Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Wszystkich obecnych witam bardzo serdecznie. A szczególnie witam dzisiaj bardzo serdecznie dwie osoby. Dlaczego bardziej serdecznie niż wszystkich, to za chwilę Państwu opowiem. Proszę Państwa, te osoby, które dzisiaj wymagają szczególnego przywitania, to jest pani Maria Truszkowska, sekretarz miasta, i pan Mieczysław Sowieszczak, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego. Ci państwo obchodzą dzisiaj, czy w tym miesiącu może, szczególny dzień. Szczególny dzień, który sami sobie wyznaczyli, bez przymusu, po prostu chcieli, żebyśmy ich dzisiaj szczególnie przywitali i złożyli szczególne życzenia. Pani Maria i pan Mieczysław postanowili sobie bowiem, że już nie chcą przychodzić więcej na sesję Rady Miejskiej i zasiadać w tamtym miejscu. No to oczywiście żart. Państwo sobie postanowili, że zakończą w tym miesiącu swoją karierę zawodową w Urzędzie Miejskim. Czy dalej rozpoczną gdzieś karierę zawodową, tego mi nie powiedzieli. Może z nich to wyciągniemy, ale niemniej faktem pozostaje to, że dzisiaj oboje państwo zasiadają tutaj ostatni raz za tym stołem jako etatowi, pełnoetatowi pracownicy Urzędu Miejskiego. I pana, i pani Marii, i pana Mieczysława, oczywiście państwu, ani szerszej publiczności, która być może nas słucha i ogląda, przedstawiać nie trzeba. To są szczególne dla miasta, dla Urzędu Miejskiego osoby. Zarówno pani Maria, jak i pan Mieczysław no, tworzyli historię administracji samorządowej gminy miejskiej w Sokole Podlaskim w zasadzie od początku. Pan Mieczysław zaczął pierwszy, no co widać tutaj to po brodzie trochę widocznie więcej się musiał napracować. Pani Maria zaraz po panu Mieczysławie i oni tworzyli ten Urząd Miasta, tworzyli podstawy działania tego urzędu. Czy są wydziały i stanowiska ważniejsze i mniej ważne? Być może nie ma. Ale jak państwo znacie te osoby, no to pan Mieczysław potężny wydział dźwigał na swoich barkach od początku. Wydział się nazywa Oświaty i Spraw Obywatelskich. Wszyscy wiemy, co znaczy oświata w każdej gminie. Pan Mieczysław przeprowadził wszelkie reformy, których ile było, to ja nie zliczę, ale przypuszczam, że jak zapytamy pana Mieczysława, to on bez ściągawki żadnej nam wszystko to opowie. Więc trud, który niósł na swoich plecach, jest wielki i wydaje mi się, i myślę, że nie tylko mnie, bo tutaj grono pedagogiczne może się wypowiedzieć, ten obowiązek wypełnił z należytą, możliwą, jak najbardziej możliwą, jak najbardziej możliwą starannością. Oświatę, jaką dzisiaj mamy, myślę, że możemy się jako gmina pochwalić. Mamy oświatę, uważam, na wysokim poziomie. To jest zasługa między innymi pana Mietka Sobieszczaka. Pani Maria, historia również wielka, piękna. Na jej barkach spoczywa funkcjonowanie urzędu. Funkcjonowanie urzędu i funkcjonowanie również rady, bo przygotowanie materiałów na radę, zebranie tego w jedną całość, to jest zasługa pani Marii. Myślę, że w imieniu państwa radnych mogę państwu za to przekazać wyrazy wielkiego uszanowania. Myślę, w zasadzie nie myślę, jestem przekonany, że pod tym podziękowaniem, chociaż ich o to nie pytałem, ale jestem przekonany, że podpiszą się radni wszystkich poprzednich 7 kadencji. Państwo z nimi pracowaliście
i nie słyszałem słowa krytycznego o Państwa na temat współpracy z radnymi. Państwa wiedza, doświadczenie, wielka kultura osobista potrafiła, spowodowała to, że wszystkim radnym się dobrze pracowało i ten kaganek wiedzy, który jest wszystkim radnym przez całą ich kadencję potrzebny, Państwo żeście uzupełniali, oświecali wiedzę tych ludzi, którzy podejmowali decyzje, podejmowali uchwały, które miały wpływ na funkcjonowanie miasta. Serdeczne dzięki jeszcze raz. Jestem przekonany, że Państwo pozostaniecie jako urzędnicy w pamięci wszystkich tutaj osób związanych z Urzędem Miejskim. Jestem również przekonany, że na niejednej sesji jeszcze tutaj zagościcie i dobrą radę nam tutaj wniesiecie. Symbolem podziękowania od tej rady będą te kwiatki, które rada przyjęła. Oraz proszę Państwa takie dyplomy z podpisami radnych za podziękowanie za współpracę. Myślę, że jak zapomnicie kiedyś tak troszeczkę, albo już będzie pamiętać, otworzycie tutaj, a to był Baduś, a wspaniale. Mieczysławie, to jest dla Ciebie. Czerwone są dla Marii. Dziękuję obecnemu panu burmistrzowi, który obdarzył mnie blisko 5 lat temu zaufaniem, bo mógł wtedy wymienić na nowszy, lepszy model, ale pozostał jednak, dał mi szansę. Tak, dziękuję panu burmistrzowi. Dziękuję państwu radnym za współpracę. Dziękuję za takie mądre, wyważone decyzje. Dziękuję za konstruktywne decyzje i dziękuję za konstruktywne dyskusje. Doceniam Państwa taką dojrzałość samorządową. Doceniam Państwa taką postawę obywatelską. Za to bardzo dziękuję, ponieważ kocham moje miasto i bardzo zależy mi na dobrym interesie mieszkańców i naszego miasta. Dlatego też na pewno nigdy nie pozostanę obojętna wobec tego, co się będzie działo w tej sali i o czym będziecie Państwo w przyszłości decydować, bo jestem i pozostanę mieszkańcem tego pięknego naszego miasta. Życzę Państwu tak osobiście spełnienia wszelkich marzeń, spełnienia wszelkich planów, zdrowia przede wszystkim. No i nam wszystkim życzę pokoju. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, no, nie ukrywam, jestem mocno zaskoczony, ale i bardzo wzruszony. Dziękuję za pamięć, dziękuję za bardzo miłe słowa. Cóż tu dodać? Chciałbym się przyłączyć do tych życzeń, które tutaj bardzo ładnie i bardzo mile pani sekretarz przekazała. Ja się do nich dołączam. No cóż, no rzeczywiście odchodzę na emeryturę po prawie ponad 40 latach pracy zawodowej, w tym 33 latach pracy w Urzędzie Miejskim w
samorządzie miejskim pracuję od samego początku jego istnienia. Zaraz po pierwszych demokratycznych wyborach samorządowych w maju 1990 roku i zaraz chwilę potem zostałem tutaj zatrudniony. To jest 33 lata. Szmat czasu, bardzo długi okres życia. Powiem tylko, że to praktycznie połowa mojego życia spędzona tutaj w pracy na rzecz samorządu. 33 lata trudnej pracy, bardzo ciekawej pracy, ale trudnej i pracowitej, zwłaszcza w pierwszym okresie istnienia tego samorządu, bo wówczas wykuwały się pierwsze zręby samorządu miasta Sokołowa Podlaskiego. To był bardzo ciekawy okres, bardzo trudny i pracowity, dlatego że to był nowy ustrój. Trzeba było tworzyć nowe akty prawne, nowe dokumenty, nowe statuty, regulaminy. Mam dużo satysfakcji z tego tytułu, że brałem udział w podejmowaniu tych działań na rzecz budowy nowego samorządu od samego początku. To jest zbiór wielu, wielu doświadczeń i dużo satysfakcji, że sporo dokumentów z tamtego okresu przetrwało znak czasu przez wiele lat. I dużo satysfakcji z tego, że brałem udział w budowaniu pierwszych, powiedzmy, takich zrębów samorządu miasta Sokoła Podlaskiego. Pracowałem przez ten okres z wieloma, bardzo wieloma ludźmi dobrej woli i pozwólcie Państwo, że troszkę, nie zabierając dużo czasu, chciałbym im wszystkim serdecznie podziękować. Przede wszystkim Państwu dziękuję, radnym obecnej kadencji, z przewodniczącym Rady na czele. Dziękuję Wam za współpracę, dziękuję za wspólne podejmowanie działań na rzecz samorządu miasta Sokoła Podlaskiego i na Wasze ręce chciałbym złożyć serdeczne podziękowania wszystkim radnym, wszystkich kadencji, jak mnie pamięć nie myli, z obecną to jest chyba 8 kadencji. Także przekazuję wszystkim radnym serdeczne podziękowania za wspólną pracę na rzecz samorządu razem z przewodniczącymi rad. Dziękuję serdecznie organom wykonawczym samorządu, dziękuję burmistrzom. Tak jak Maria powiedziała, z obecnym burmistrzem współpracujemy już 24 rok, czy 5 już. Tak, szybko czas leci. Także dziękuję serdecznie, dziękuję kadrze zarządzającej, dziękuję sekretarzom, dziękuję skarbnikom miasta, naczelnikom wydziału, wspólnie żeśmy realizowali podejmowane przez Was uchwały. Dziękuję wszystkim pracownikom, którzy, użyję takiego określenia, przewinęli się przez ten okres przez Urząd Miasta, ale szczególne słowa podziękowania chciałbym skierować tutaj w stronę swoich pracowników, pracowników mojego wydziału, którym kieruję od samego początku. To są wspaniali ludzie, bardzo pracowici, zdyscyplinowani, merytoryczni, tworzyli bardzo zgraną załogę, także serdeczne dzięki również do nich. No i mieszkańcom naszego miasta, którzy niejednokrotnie słali nam dobre słowa za sprawne, merytoryczne załatwianie ich spraw. Dziękuję serdecznie. Państwu życzę dużo, dużo owocnych obrad i podejmowania decyzji. No i cóż, w przyszłym roku są wybory, także życzę udanych wyborów i tak, żeby ponownie była możliwość podejmowania bardzo ważnych decyzji na rzecz naszego samorządu i dla naszych mieszkańców. Dziękuję serdecznie i życzę Państwu dużo, dużo zdrowia. Dziękuję serdecznie. Jeszcze tylko jedno zdanie. Oczywiście to przeżycie, wzruszenie robi swoje. Chciałam jeszcze dodać do tych podziękowań jedną grupę. Chciałam podziękować bardzo serdecznie wszystkim dyrektorom jednostek, prezesom z naszych spółek miejskich za współpracę. To z Wami, Szanowni Państwo, realizowaliśmy przeróżne projekty, realizowaliśmy przeróżne przedsięwzięcia i chciałam Wam podziękować za to, że nigdy nie powiedzieliście nie na żadną naszą tutaj inicjatywę, że zawsze spotykałam się z Waszej strony z takim pełnym zrozumieniem
i choć mieliśmy czasami odmienne zdanie, to prowadziło to do tylko i wyłącznie do jakby kreowania lepszych pomysłów na realizację. Bardzo serdecznie Wam za to wszystkim Państwu dziękuję. Oczywiście powaga chwili i wzruszenie powodują, że ale może to i dobrze. Celem podkreślenia rzeczywiście szczególnej współpracy z kierownikami jednostek. Mój wydział, tak jak tutaj wcześniej Pan Przewodniczący powiedział, akurat w zakresie swoich obowiązków miał, można powiedzieć, wszystkie sfery życia samorządowego. Wszystko, co robią jednostki organizacyjne miasta Sokoła Podlaskiego. I tutaj rzeczywiście duże słowa uznania i podziękowania za współpracę wszystkim dyrektorom i kierownikom naszych jednostek, dyrektorom instytucji kultury, czyli SOK i biblioteka, dyrektorom jednostek pomocy społecznej, czyli Centrum Pomocy Socjalnej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Żłobek Miejski. Dziękuję serdecznie dyrektorom oświaty, przedszkoli, szkół podstawowych, szkole muzycznej. Dziękuję również dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dziękuję kierownikowi Ośrodka Pomocy i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dziękuję naprawdę wszystkim. Bardzo miło mi się z Państwem rozmawiało, bardzo merytorycznie i bardzo mile będę wspomniał o tym czasie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dbajcie o siebie. Dużo zdrowia jeszcze raz i szczęścia na tej nowej drodze życia Wam życzymy. Proszę Państwa, otwieram 37. sesję Rady Miejskiej w Sokole Podlaskim. Bardzo bym prosił Państwa radnych o potwierdzenie obecności na urządzeniach rejestrujących. Proszę Państwa, 13 radnych jest obecnych na dzisiejszej sesji, zatem podejmowane przez Państwa radnych uchwały będą miały moc prawną. Dzisiejsza sesja zaplanowana jest według następującego porządku. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, wnioski do porządku obrad. Punkt trzeci, sprawozdanie burmistrza miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt czwarty, informacja burmistrza miasta dotycząca stanu zaawansowania prac remontowych w obiekcie Podlaskiego Młodzieżowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Bulwar 1. Punkt piąty, projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Sokołów Podlaski na lata 2023-2037. Punkt szósty, projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023. Punkt siódmy, projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Sokołów Podlaskich na lata 2023-2027. Punkt ósmy, projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu na potrzeby ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców do placówek oświatowych. Punkt dziewiąty, projekt uchwały w sprawie programu opieka wytchnieniowa edycja 2023 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Punkt dziesiąty, projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Punkt 11, projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości stałych, nieczystości ciekłych, przepraszam. Punkt 12, projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 24/152/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Punkt 13, projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sokół-Podlaski w roku 2023. Punkt 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Punkt 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Punkt 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Punkt 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Punkt 18. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. Punkt 19. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. Punkt 20. Przyjęcie protokołu 33. sesji Rady Miejskiej. Punkt 21. Przyjęcie protokołu 34. sesji Rady Miejskiej. Punkt 22. Przyjęcie protokołu 35. sesji Rady Miejskiej. Punkt 23. Przyjęcie protokołu 36. Rady Miejskiej. Punkt 24. Oświadczenia i wolne wnioski radnych. Punkt 25. Sprawy różne. Punkt 26. Zamknięcie sesji. To jest zaproponowany porządek obrad. Czy do porządku ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan Burmistrz, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, mam prośbę o dołączenie do porządku obrad projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu osłonowego z zakresu pomocy społecznej dla miasta Sokołów Podlaski pod nazwą Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023. Dziękuję bardzo. Taki projekt macie Państwo na swoich biurkach, więc proszę bardzo. Dobrze. Proszę Państwa, kto z Państwa jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego z zakresu pomocy społecznej dla miasta Sokoła Podlaskiego, Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023? Proszę o wzięcie udziału w głosowaniu. Kto jest za, kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Projekt pana, propozycja pana burmistrza została jednogłośnie przez państwa radnych przyjęta. Zatem, szanowni państwo, proponuję, aby przedmiotowy projekt uchwały znalazł się w punkcie 19. Pozostałe punkty uzyskają numerację o jeden wyższą. Proszę Państwa, realizować będziemy punkt 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym. Panie Burmistrzu, oddaję Panu głos. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, informację dzisiaj odczyta zastępca Burmistrza, Pan Krzysztof Dąbrowski. Ja trochę słabo mówię. Szanowni Państwo, informacje o realizacji uchwał i działalności Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski w okresie międzysesyjnym. Informacja obejmuje działalność burmistrza miasta i realizację uchwał Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym od 35. sesji, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2022 roku. Do uchwał podjętych podczas sesji organ nadzoru nie wnosił uwag, a ich realizacja jest zgodna z obowiązującym prawem. Na podstawie uchwał Rady Miejskiej podlegających wykonaniu przez burmistrza miasta Sokołów Podlaski podjęto następujące działania. Przyjęto do realizacji w 2023 roku uchwalony budżet miasta oraz wieloletnią prognozę finansową. Na podstawie budżetu miasta ustalone zostały plany finansowe dla miejskich jednostek organizacyjnych i przekazane kierownikom do realizacji. Wprowadzono zmiany w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie miasta na 2022 rok.
Określono wysokość dotacji dla zakładu budżetowego OSIR na 2023 rok na podstawie stawek dotacji przedmiotowej ustalonej uchwałą Rady Miejskiej. Wszczęto procedurę organizacyjną w celu zapewnienia przez Urząd Miasta wspólnej obsługi rachunkowej i księgowej miejskim jednostkom oświatowym, żłobkowi miejskiemu, środowiskowemu domu samopomocy i ośrodkowi sportu i rekreacji. Ze względu na obowiązek prawny sporządzenia bilansów tych jednostek i zatwierdzenie przez dotychczasowe księgowe oraz zamknięcie pierwszego kwartału sprawozdaniem kwartalnym, wspólna obsługa rachunkowo-księgowa w urzędzie zostanie wprowadzona z dniem 1 kwietnia 2023 roku, z wyjątkiem obsługi OSIR, która jest prowadzona w Urzędzie Miasta od 1 lutego 2023, to jest od dnia zmiany formy organizacyjno-prawnej. Przeprowadzono procedurę przekształcenia przez likwidację Zakładu Budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji i utworzenie jednostki budżetowej z dniem 1 lutego 2023 roku. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej wprowadzono do budżetu miasta na 2023 rok wydatki uznane przez Radę za niewygasające z upływem roku budżetowego 2022, które były zaplanowane na sfinansowanie inwestycji, których termin zakończenia został przesunięty na 2023 rok. Przystąpiono do realizacji Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2024. W okresie międzysesyjnym burmistrz miasta wydał 24 zarządzenia w sprawach. Zmian w budżecie miasta na 2022 i 2023 rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej, których wprowadzenie należy do kompetencji burmistrza miasta. Umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. Wyznaczenia celów do analizy kontroli zarządczej na 2023 rok. Wyznaczenia Centrum Pomocy Socjalnej do realizacji w imieniu miasta programów rządowych. Przyjęcia planu finansowego Urzędu Miasta na 2023 rok. Zmiany składu osobowego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023-2024 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych i klas siódmych oddziałów dwujęzycznych w szkole podstawowej nr 1 prowadzonych przez miasto, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych warunków. Ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w miejskich placówkach oświatowych. Ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Sokołów Podlaski. Przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Sokołów Podlaski oraz powołania komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert złożonych w postępowaniu rekrutacyjnym. Upoważnienie dyrektora i pracowników Centrum Pomocy Socjalnej do prowadzenia indywidualnych spraw obywateli. Ogłoszenia konkursu otwartego ofert na realizację zadań publicznych miasta w zakresie kultury i sztuki, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2023 roku, powołania komisji konkursowej oraz wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej. Po przeprowadzeniu konkursu zarządzeniem burmistrza rozstrzygnięto konkursy i przekazano do realizacji zadania publiczne wraz z dofinansowaniem następującym organizacjom. Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego, Chówiec ZHP Sokoł Podlaski 6000 zł, Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 2000 zł, Miejski Powiatowy Klub Koszykówki 55 tysięcy zł, Miejski Klub Sportowy Podlasie 78 tysięcy zł, Miejski Szkolny Związek Sportowy 5 tysięcy zł, Klub Strzelectwa Sportowego Sokół 1000 zł, UKS Sokołowskie Towarzystwo Szachowe 2000 zł, Sokołowskie Towarzystwo Cyklistów 1000 zł. Na realizację zadań publicznych miasta przez organizacje pozarządowe przeznaczono ogółem 150 tysięcy zł. Zarządzenia burmistrza wydane w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym w sprawach. Aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 11 działek miasta Sokoł Podlaski, przyjęcia w formie darowizny działki numer ewidencyjny 650/2 przy ulicy Malowniczej zajętej pod chodnik. Ponadto dokonano wypowiedzeń dotychczasowych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz naliczono użytkownikom wieczystym nowe opłaty na 2023 rok oraz lata następne. Naliczono jednorazowe opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym za nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi lub za lokale mieszkalne. Wydano 3 postanowienia w sprawie wyrażenia opinii
o uznaniu za celowe zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi z działek, z których włączony będzie czasowo grunt z produkcji rolnej pod planowane inwestycje budowlane. W wyniku przeprowadzonej analizy złożonych podań i zgromadzonych dokumentów udzielono pomocy w okresowo trudnej sytuacji podatników będących osobami fizycznymi i podmiotami gospodarczymi w formie ulg w podatkach i opłatach lokalnych, ulgi przyznane osobom fizycznym, umorzenia 14 podatnikom podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 42 487,90 zł, rozłożenie na raty jednemu podatnikowi podatku od nieruchomości kwoty 2215 zł. Ulgi przyznane osobom prawnym, umorzenia podatku od nieruchomości 9 podmiotom w łącznej kwocie 74 904 zł. Podatku od środków transportowych jednemu podmiotowi kwoty 12 620 zł. Finanse miasta. Realizacja budżetu na dzień 31 stycznia 2023 roku. Dochody budżetu miasta zrealizowały się w 5,58% w stosunku do planu. Dochody podatkowe zrealizowały się na 31 stycznia 2023 roku następująco. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT 8,33%, podatek CIT 8,33%, podatek od nieruchomości osoby prawne 7,94%, podatek od nieruchomości osoby fizyczne 1,52%, środki transportu osoby prawne 0,19%, środki transportu osoby fizyczne 2,80%, opłata skarbowa 7,58%, podatek od spadków i darowizn 0,55%, podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne 1,12%, podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne 2,24%, karta podatkowa 0,38%. Wydatki budżetu miasta zrealizowały się w 5,59% względem planu. Realizując budżet miasta po stronie dochodów z podatków i opłat lokalnych w miesiącu styczniu dokonano wymiaru zobowiązań na 2023 rok. Trwa doręczanie decyzji wymiarowych podatnikom. W zakresie planowania przestrzennego zarejestrowano 11 wniosków o warunkach zabudowy i 2 wnioski na inwestycje celu publicznego. Wydano 3 postanowienia w sprawie opiniowania podziałów nieruchomości, 34 informacje dotyczące przeznaczenia terenu, wypisów ze studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i z planu miejscowego oraz obszarów objętych gminnym programem rewitalizacji. 10 zawiadomień o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. Przygotowano 2 obwieszczenia w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego. Wydano 19 decyzji o warunkach zabudowy, 3 decyzje celu publicznego i 12 zmian prawomocnych decyzji. W zakresie udzielania zamówień publicznych, zamówienia poniżej 130 tysięcy złotych w trybie oferty cenowej. Postępowanie zakończone. Na dostawę materiałów biurowych wykonawca Papirus, hurtownia artykułów przemysłowych Zenon Zielonka z Sokoła Podlaskiego. Na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksu i komputerów wykonawca Bajt Stanisław Grzelak z Sokoła Podlaskiego. Na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez przełożenie chodnika w ulicy Andersa w Sokołie Podlaskim wykonawca Techbud Jakub Makowiecki, roboty drogowo-budowlane z Sokoła Podlaskiego. Na dostawę sprzętu w ramach programu Cyfrowa Gmina w Sokołie Podlaskim wykonawca MKM Market Małgorzata Modzelewska z Warszawy. Na opracowanie projektów decyzji lokalizacji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy wykonawca Liniars Andrzej Bakiera z Siedlec. Postępowania w toku. Na mechaniczne naprawy dróg gruntowych na terenie miasta Sokoła Podlaskiego w 2023 roku. Na dostawę kruszywa na bieżące naprawy dróg miejskich w mieście Sokoła Podlaskiego. Zamówienia powyżej 130 tysięcy złotych. Postępowanie zakończone. Na pielęgnację terenów zieleni miejskiej wraz z utrzymaniem czystości alejek, placów miejskich oraz ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Sokołie Podlaskim wykonawca Hortus Olga Robak z Sokoła Podlaskiego. Postępowanie w toku. Na wykonanie remontu pochylni i schodów zewnętrznych w związku z poprawą dostępności budynku Urzędu Miasta Sokoła Podlaskiego przy ulicy Wolności 21. Na rozbudowę skrzyżowania ulicy Siedleckiej z ulicą Romanowskiego i przedłużeniem ulicy Piłsudskiego w Sokołie Podlaskim. Na rozbudowę drogi powiatowej nr 4228W, ulica Fabryczna,
na odcinku od granic miasta Sokołów-Podlaskich do skrzyżowania z drogą krajową nr 62, ulica Węgrowska. Zamówienia powyżej kwoty unijnej. Przetarg nieograniczony z dnia 16 grudnia 2022 roku na odbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu miasta Sokołów-Podlaskich, wykonawca Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych, spółka z o.o. z Sokoła-Podlaskiego. W zakresie pozyskiwania środków finansowych z zewnątrz na realizację zadań miasta. Realizacja projektów. Opracowanie i złożenie 11 wniosków o dofinansowanie i 15 wniosków o płatność do programu rządowego Czyste Powietrze. W związku z realizacją projektu pod nazwą budowa ulica Piłsudskiego, ulicy Piłsudskiego od skrzyżowania do ulicy Bartoszowej do skrzyżowania z ulicą Siedlecką w Sokołowie Podlaskim. W dniu 19 stycznia 2023 roku złożono informację dotyczącą wykorzystania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Wartość dofinansowania projektu 4 393 109 zł. Bieżąca realizacja projektów. Przebudowa ulicy Spacerowej i Lazurowej wraz z odwodnieniem w Sokołowie Podlaskim. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2022. Wartość dofinansowania 1 373 786 zł. Cyfrowa gmina. W ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projekt dofinansowany z działania 5.1 rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w wysokości 100 000 zł. Dostępne miasto Sokołów Podlaskich. W ramach projektu Dostępny Samorząd granty z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wartość dofinansowania 250 tysięcy. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Odnowa tkanki mieszkaniowej w Sokołowie Podlaskim. Wartość dofinansowania 811 469 zł. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na czterech przejściach dla pieszych w Sokołowie Podlaskim na ulicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Marii Skłodowskiej, Kiri, na drogach numer 3908-02W, 3962 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Wartość dofinansowania 171 736 zł. W dniu 19 stycznia 2023 roku złożono oświadczenie dotyczące monitoringu bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych objętych dofinansowaniem w 2022 roku. W dniu 20 grudnia 2022 roku złożono sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki Poznaj Polskę. Wartość dofinansowania 18 672 zł. W związku z realizacją rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu w dniu 29 grudnia 2022 roku złożono rozliczenie finansowe dotyczące wykorzystania wsparcia finansowego w roku 2022 w wysokości 29 440 zł. Lokalny animator sportu 2023. W ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Ministra Sportu realizowany przez Instytut Sportu, Państwowy Instytut Badawczy, wartość dofinansowania 10 800 zł. W dniu 15 lutego 2023 podpisano umowę z Państwowym Instytutem Badawczym na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez dwóch animatorów na terenie obiektu Orlik Sokołów Podlaskich. Kolejny wniosek. Przebudowa ulicy Żytniej w Sokołowie Podlaskim w ramach dotacji ze środków finansowych budżetu województwa mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wartość dofinansowania 184 tysiące. W dniu 22 grudnia 2022 podpisano protokół rozliczenia dotacji. Złożone wnioski o środki zewnętrzne. W dniu 30 grudnia 2022 złożono wniosek pod nazwą Przebudowa ulicy Żytniej w Sokołowie Podlaskim, etap drugi, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabór na rok 2023. Wartość dofinansowania 300 656 zł. W dniu 3 lutego 2023 złożono wniosek pod nazwą Remont ulicy Śniadeckich w Sokołowie Podlaskim w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023. Wartość dofinansowania 1 336 061 zł. W dniu 10 lutego 2023 złożono wniosek dla żłobka miejskiego w ramach
programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch Plus na rozbudowę i utworzenie 50 nowych miejsc opieki. Wartość dofinansowania 2 205 513 zł. W dniu 16 lutego 2023 złożono wniosek pod nazwą Ekologiczny piknik rodzinny w publicznej szkole podstawowej nr 2 w Sokołowie Podlaskim do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wartość dofinansowania 30 tysięcy. W zakresie przygotowania i realizacji inwestycji miejskich. Przygotowanie materiałów na przetargi. Wykonanie przebudowy targowiska przy ulicy Ząbkowskiej w Sokołowie Podlaskim. Formuła zaprojektuj i wybuduj. Wykonanie modernizacji budynku Podlaskiego Młodzieżowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Bulwar, basen. Dostawy kruszywa na bieżące utrzymanie dróg miejskich. Mechaniczne naprawy dróg gruntowych na terenie miasta. Bieżący nadzór nad projektowaniem inwestycji, realizacją i budową. Dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ulicy Marii Kili-Skłodowskiej w związku z zaleceniami Powiatowej Straży Pożarnej. Opracowanie dokumentacji zabezpieczenia uszkodzonej ściany zewnętrznej budynku dawnego magazynu cukru oraz wykonanie robót elewacyjnych zabezpieczających na budynkach dawnych laboratoriów i dawnej hali produkcyjnej na terenie Parku Przemysłowego. Wykonanie zadaszenia galerii zewnętrznej w budynku socjalnym przy ulicy Zaułek. Bieżąca kontrola przebiegu przeprowadzonej przez Sokołowski Ośrodek Kultury przebudowy części dachu oraz części pomieszczeń poddasza budynku SOK. Wykonanie remontu części nawierzchni ulicy Legionów. Przebudowa ulicy Spacerowej i Lazurowej wraz z odwodnieniem. Budowa przedłużenia ulicy Piłsudskiego od skrzyżowania z ulicą Bartoszową do skrzyżowania z ulicą Siedlecką w Sokołowie Podlaskim. Zakończenie i odbiór wykonania robót lub prac projektowo-dokumentacyjnych. Naprawa ścian attyk na dachach dwóch budynków na terenie Parku Przemysłowego Sokoła Podlaski. Aktualizacja programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy targowiska miejskiego przy ulicy Ząbkowskiej. Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego dachu budynku sali gimnastycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Rybkowskiej. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy masztu flagowego. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Szmaragdowej. Wykonanie zjazdu z ulicy Wiejskiej w ulicę Szafirową. Wykonanie remontu chodnika w ulicy Generała Andersa. Przygotowanie wniosków o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót na dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ulicy Marii Kili-Skłodowskiej. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Szmaragdowej. Wydane zezwolenia i opinie. Zezwolenie na lokalizację obcego urządzenia w pasach drogowych dróg gminnych 3 decyzje. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego 5 decyzji. Opiniowanie projektów czasowej organizacji ruchu 10 decyzji. Naliczenie opłat za budowanie obcego urządzenia w pas drogowy 9 decyzji. Wykonywano monitoring dróg gminnych pod kątem stanu nawierzchni, oznakowania ulic miejskich, wymiany i naprawy zniszczonego oznakowania na drogach miejskich, zimowego utrzymania dróg oraz codzienny monitoring stanu urządzeń oświetlenia ulicznego oraz zlecanie napraw zgłoszonych i zauważonych awarii usterek. W zakresie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska. Przeprowadzono 2 postępowania administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów dotyczących podmiotów gospodarczych oraz instytucji. Przyjęto od osób fizycznych 7 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzewa. Po przeprowadzeniu uproszczonego postępowania w 6 przypadkach udzielono milczącej zgody. W jednym przypadku wydano sprzeciw. Opracowano następujące sprawozdania. Z małej retencji wodnej przekazano do Wód Polskich, utylizacji odpadów zawierających azbest, leśnictwa i ochrony środowiska, bilansu nośników energii, sprawozdanie dotyczące korzystania ze środowiska oraz sporządzono raport do Krajowej Bazy o emisji gazów cieplarnianych i innych substancji z gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, z realizacji działań naprawczych wykonanych w 2022 roku, wynikających z programu ochrony powietrza województwa mazowieckiego. Z gospodarowania miejskim Funduszem Ochrony Środowiska opracowywane jest sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2022 rok, za rok 2022. Prowadzone jest jedno postępowanie w sprawie zmiany stanu wody na gruncie. Sprawuje się bieżący nadzór nad gospodarką energetyczną obiektów należących do miasta oraz jednostek podległych, w tym zakup energii elektrycznej i paliwa gazowego. Przyjmowane są wnioski mieszkańców na rok 2023 dotyczące zadania pod nazwą wymiany pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych na terenie miasta Sokołów Podlaski.
Przyjmowane są i weryfikowane deklaracje właścicieli lub zarządców budynków posiadanych w źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw i wpisywane do centralnej ewidencji emisyjności budynków prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Wywiązując się z obowiązków wskazanych w programie ochrony powietrza województwa mazowieckiego i tzw. uchwały antysmogowej, ciągle prowadzone są kontrole urządzeń grzewczych oraz jakości spalanych w nich paliw w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach. Od początku 2023 roku przeprowadzono 9 kontroli indywidualnych systemów grzewczych. Podczas wszystkich kontroli prowadzone były rozmowy na temat uchwały antysmogowej i związanych z nią ograniczeń i zakazów, jak również możliwości skorzystania z dotacji Czyste Powietrze i niejskiego programu wymiany pieców. Każdorazowo w czasie przeprowadzonych kontroli wręczane są ulotki edukacyjne dotyczące efektywnego i prawidłowego palenia w piecu. Wystąpiono z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla Czystego Ciepła 2023. Prowadzony jest proces rozliczania dodatków dla podmiotów wrażliwych wykorzystujących niektóre źródła ciepła. Prowadzony jest ciągły monitoring jakości powietrza poprzez zamontowane specjalne sensory jakości powietrza zlokalizowane na terenie miasta. Obecnie na terenie miasta są już 3 takie urządzenia. Mieszkańcy mają możliwość śledzenia tych pomiarów na stronie internetowej www.sokolowpodl.pl. Miasto Sokołów Podlaski przystąpiło do ogólnopolskiej akcji dystrybucji węgla kamiennego dla gospodarstw domowych. Od 9 listopada przyjętych zostało około 730 wniosków o zakup węgla w preferencyjnej cenie. Pozytywnie zaopiniowano 713 wniosków. Lista osób uprawnionych do zakupu została przekazana do Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych, które w imieniu miasta prowadzi sprzedaż i transport węgla. W trakcie sporządzania jest sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w aglomeracji Sokołów Podlaski. Sprawozdanie jest sporządzane w oparciu o dane z gminy Sokołów Podlaski, miasta Sokołów Podlaski oraz Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych. Termin przekazania sprawozdania do Wód Polskich upływa 28 lutego. Prowadzony jest nadzór nad bieżącą konserwacją urządzeń kanalizacji deszczowej. Wykonano niezbędne prace remontowe na kanalizacji deszczowej w ramach bieżącego utrzymania dróg miejskich. Wydano warunki techniczne przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej dla jednego podmiotu. Dokonano odbioru przyłączenia nieruchomości do miejskiej kanalizacji deszczowej dla dwóch podmiotów. Sporządzono i przekazano do Wód Polskich wykaz za czwarty kwartał ilości wód odpadowych i roztopowych odprowadzanych miejską siecią kanalizacji deszczowej do rzeki Cytynia oraz rzeki Kościółek w celu ustalania wysokości opłaty. Przygotowano zamówienie 32 sztuki nowych koszy ulicznych, termin dostawy 4 tygodnie. Kosze zostały ustawione w nowych miejscach oraz częściowo zastąpią stare i uszkodzone. Prowadzony jest bieżący nadzór nad wykonaniem umowy dotyczącej odbierania i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz nad prowadzeniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Na bieżąco przyjmowane są i weryfikowane deklaracje wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dla nieruchomości niezamieszkałych na terenie miasta Sokołów. W dalszym ciągu jest prowadzona weryfikacja zadeklarowanych ilości oddawanych odpadów przez firmy. Prowadzony jest rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Sokołów Podlaski. Zweryfikowano 14 sprawozdań składanych do burmistrza miasta z zakresu gospodarki odpadami, z czego jedno przedsiębiorstwo wezwano do korekty sprawozdania. Sprawuje się nadzór nad funkcjonowaniem miejskiego PSZOK-u. Prowadzona jest bieżąca ewidencja odpadów przyjmowanych do PSZOK oraz odpadów przekazywanych z punktu do kolejnych posiadaczy. Opracowywana jest analiza stanu gospodarki odpadami na terenie miasta za 2022 rok. Termin zakończenia 31 marca bieżącego roku. Z zakresu spraw oświatowych i obywatelskich. W ramach realizacji rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2022 roku miasto Sokołów Podlaski udzieliło wsparcie uprawnionym uczniom w łącznej wysokości 12 410 zł. Wyżej wymienione środki finansowe w formie dotacji w całości pozyskano od wojewody mazowieckiego. Z dofinansowania zakupu podręczników skorzystało 40 uczniów. Po rozpatrzeniu wniosków złożonych przez pracodawców wydano 7 decyzji w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników na łączną kwotę 50 958 zł.
Wyżej wymienione środki finansowe w całości pozyskano od mazowieckiego kuratora oświaty w formie dotacji. Wydano 263 dowody osobiste, przyjęto 3 wnioski o wydanie dowodu osobistego w miejscu pobytu osoby, 2 dowody osobiste doręczone w miejscu pobytu osoby. Nadano 73 numery PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Rozpatrzono 155 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wydano 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i 3 decyzje o wygaszeniu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W Urzędzie Stanu Cywilnego sporządzono następujące akty stanu cywilnego. Urodzeń 75, w tym 6 transkrypcji, małżeństw 10, w tym 10 ślubów cywilnych, zgonu 90 sztuk. Przyjęto 15 oświadczeń o uznaniu ojcostwa, 5 oświadczeń o powrocie do nazwiska osoby rozwiedzionej, usunięto 827 niezgodności w numerze PESEL. Wydano 3 decyzje o zmianie imienia i nazwiska, 146 zaświadczeń, sporządzono 394 zmianki i przypiski do akt stanu cywilnego. Wydanych 929 odpisów z akt stanu cywilnego. Sporządzono 26 sprostowań aktu stanu cywilnego. Zasilono Krajową Bazę Rejestru Stanu Cywilnego 338 aktów urodzeń, 102 akty małżeństwa, 51 akty zgonu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Czy do sprawozdania ktoś z państwa chciałby jakieś uzupełnienie? Jeśli to proszę się zgłosić. Jeśli nie, to będziemy przechodzić do punktu czwartego. Punkt czwarty to jest informacja burmistrza miasta dotycząca stanu zaawansowania prac remontowych w obiekcie Podlaskiego Młodzieżowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Bulwar. Panie burmistrzu, proszę. W roku 2021 miasto pozyskało środki w wysokości około 4 milionów złotych z rządowego programu Polski Ład na wykonanie termomodernizacji budynku pływalni miejskiej przy ulicy Bulwar. Wykonanie robót miało na celu ograniczenie zużycia energii cieplnej w obiekcie. Miasto posiadało już dokumentację projektową, którą opracowano w latach ubiegłych w związku z możliwością ubiegania się o środki finansowe z programów przeznaczonych na cele termomodernizacyjne tego typu obiektów. Po otrzymaniu promesy w 2022 roku ogłoszono przetarg na wykonanie robót. Ze względu na gwałtowne wzrosty cen, jakie miały miejsce w budownictwie w latach 2021-2022 oraz z powodu szczególnych zasad finansowania inwestycji w programie Polski Ład, oferty wszystkich potencjalnych wykonawców okazały się zbyt wysokie i pomimo ponawialnych kilkakrotnie prób, żaden z przetargów nie został rozstrzygnięty. W grudniu 2022 roku zostały zmienione niektóre zasady programu Polski Ład i dzięki temu możliwe stało się ograniczenie zakresu robót budowlanych i przywrócenie dofinansowania inwestycji. W chwili obecnej na ukończeniu jest opracowanie dokumentacji przetargowej na wykonanie robót w budynku basenu przy ograniczonym zakresie robót. W ramach prac na hali basenowej zostanie wykonana wymiana ocieplenia połaci dachowej i pokrycia, docieplenie ścian zewnętrznych i wymiana stolarki okiennej. Zrezygnowano z wymiany instalacji wentylacyjnych. Przewiduje się, że w przyszłym miesiącu, to jest w marcu, zostanie ponownie ogłoszony przetarg na wykonanie prac termomodernizacyjnych. Jeżeli uda się go pomyślnie rozstrzygnąć i podpisać umowę z wykonawcą, wówczas rozpoczęcie robót może nastąpić wczesną wiosną bieżącego roku, a prace potrwałyby do końca roku 2023. Wskutek zużycia obiektu, który funkcjonuje nieprzerwalnie od ponad 20 lat, zarządca pływalni boryka się z problemami utrzymania infrastruktury i wyposażenia w należytym stanie. Odspajają się miejscowo płytki ceramiczne w nieckach obu basenów i na dojściach do nich korodują elementy stalowe zjeżdżalni basenowej i instalacji bieżących interwencji wymaga przestarzała technologia basenowa. Korzystając z faktu, że zaplanowana termomodernizacja hali basenowej będzie wymagała osuszenia niecki, woda z obu basenów została spuszczona. W chwili obecnej oceniany jest zakres koniecznych prac remontowych w nieckach basenowych. Zakres ten może ulec zwiększeniu po
odeschnięciu okładzin, więc będzie on znany dopiero po zakończeniu prac termomodernizacyjnych. Ponadto została zdemontowana stara zjeżdżalnia, która wymagała kapitalnego remontu, konstrukcji i instalacji. Zaplanowano w przyszłości montaż nowej zjeżdżalni, nieco mniejszej, która w całości zmieści się wewnątrz hali basenowej. Zakres prac wewnątrz niecek basenowych oraz zakup zjeżdżalni będzie wymagał dużych nakładów finansowych, których na dzień dzisiejszy miasto nie posiada. Konieczne będzie poszukiwanie dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych. Prace będą mogły ruszyć po zakończeniu prac termomodernizacyjnych. Dodam jeszcze, że na dzień dzisiejszy trwa już wymiana płytek w nieckach basenowych, w obu nieckach basenowych. Robi to firma, jak oni się nazywają? Firma Budemix. No wszystkie albo Budomotor, albo Budemix, albo jeszcze jakoś inaczej Budemix. I na dzień dzisiejszy tam już niedużo tych płytek zostało do wymiany. To tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze w tej sprawie dodatkowe informacje? Jeśli nie, realizować będziemy punkt piąty. Pan Robert Doliński, proszę. Panie burmistrzu, na łamach Gazety Życia Sokołowa ukazał się artykuł, w którym napisane jest, radni dali 500-600 tysięcy na basen, a potem go zamknęli. Nie przypominam sobie, żebyśmy my procedowali taką uchwałę i chciałbym się dowiedzieć, kto zadecydował o tym, że basen jest nieczynny. Dziękuję. Nie bardzo rozumiem pierwszą część pytania. Jakie 500-600 tysięcy? To znaczy, pierwsza część pytania to dotyczyła wprowadzenia, że radni dali, a potem basen zamknęli. Nie przypominam sobie, żeby radni zamykali nie basen. Nie przypominam sobie czegoś takiego. Ale to napisane było w Życiu Sokołowa. A to było napisane w Życiu Sokołowa, a nie na stronie Urzędu Miasta. Rozumiem. A moje pytanie brzmi, kto wydał decyzję, że basen jest nieczynny? Ja wydałem, bo nie chcę iść siedzieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby w temacie punktu czwartego? Zatem zamykam punkt czwarty. Procedować będziemy punkt piąty. To jest projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Sokołów Podlaski na lata 2023-2037. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykułu 226, artykułu 227, artykułu 228, artykułu 230 ust. 6, artykułu 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz rozporządzenie ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, Rada Miejska w Sokołach Podlaskim uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 35/229/2022 Rady Miejskiej w Sokołach Podlaskim z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Sokołów Podlaski na lata 2023-2037 dokonuje się zmiany. Punkt pierwszy. Załącznika nr 1 do uchwały wieloletnia prognoza finansowa miasta Sokołów Podlaski na lata 2023-2037, które otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Załącznika nr 2 stanowiącego wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej miasta Sokołów Podlaski na lata 2023-2037, które otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Załącznik nr 3 stanowi objaśnienia przyjętych wartości do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Sokołów Podlaski na lata 2023-2037. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Chciałbym teraz prosić o opinię komisji. Zaczniemy od komisji
Inwestycji i Finansów. W sprawie tej uchwały proszę bardzo, panie przewodniczący. Omawiany projekt uchwały komisja zaopiniowała pozytywnie. Komisja Rozwoju. Komisja Rozwoju również pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. Komisja Gospodarki i Spraw Społecznych. Komisja Gospodarki i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, kto z państwa chciałby zabrać głos? Proszę o zgłoszenie się. Proszę państwa, wobec braku głosów w dyskusji zamykamy punkt 6 i będziemy procedować punkt 7. Przepraszam, no tak, no chciałbym tak szybko, nie wiem dlaczego chciałbym tak szybko. Proszę państwa, przepraszam bardzo, ale przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za, przeciw i się wstrzymał, proszę o wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Projekt uchwały państwo radni przyjęli jednogłośnie, za co bardzo dziękuję. No przepraszam bardzo, ja na swoim tablecie jednak mam kłopoty z tymi głosowaniami. Dziękuję, że państwo pomagacie. Nie będę już z tabletu korzystał w tej sprawie. Ekran mówi mi nam prawdę. Przy 12 głosach za, przy jednym wstrzymującym się państwo radni przyjęli przedmiotowy projekt uchwały. Coś mam tutaj nie tak. Tutaj, dobrze, spróbujemy tutaj. Dobrze, zatem przy punkcie jesteśmy siódmym. Przy punkcie jesteśmy szóstym. To jest projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 i punkt 9 litera D ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z artykułem 211, 212, artykułem 214 do 223, artykułem 235 do 237, artykułem 239, artykułem 258 do 259 i artykułem 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Miejska w Sokole Podlaskim uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 108 271,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 108 271,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Budżet miasta po zmianach wynosi planowane dochody 122 600 867,46 zł i z tego dochody bieżące 96 412 793,34 zł. Dochody majątkowe 26 188 074,12 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Planowane wydatki 127 541 35,9 zł. Z tego wydatki bieżące 98 236 865,55 zł. Wydatki majątkowe 29 304 169,54 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Zmianie ulegają tabele i załączniki do uchwały nr 35/230/2022 Rady Miejskiej w Sokole Podlaskim z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sokołów Podlaski na rok 2023. Tabela nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Tabela nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 2, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
załącznik 3, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Sokołów Podlaski. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Proszę o stanowisko Komisji Inwestycji i Finansów. Omawiany projekt uchwały komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Komisja Rozwoju. Komisja Rozwoju również pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. A Komisja Gospodarki i Spraw Społecznych. Komisja Gospodarki i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie tej uchwały? Pan radny Doliński się zgłasza. Proszę bardzo. Panie burmistrzu, to w załączniku numer 2 dotyczącym zakładu budżetowego, tam jest podana suma 486 tysięcy. Przy dofinansowaniu 2 milionów to jest dość duża suma jak na jeden miesiąc działalności tej jednostki. I chciałbym się dowiedzieć, skąd takie duże koszty są przy działaniu jednego miesiąca tej jednostki. Dziękuję. W związku z tym, że Regionalna Izba Obrachunkowa uchyliła uchwałę o dotacji, powodując to, że zmniejszyliśmy tą dotację do 50%, dużo zobowiązań nie zostało uregulowanych, zostały przesunięte terminy z 2022 roku na 2023 i wszystkie zaległości zostały uregulowane z dotacji 2023 roku, za rok 2022. A jakie są koszty za rok 2023, za styczeń obecnie, z tych kosztów, które są podane do realizacji? No tak jak dotacja była 2 miliony przyznana, minus 1 500 000 zdejmujemy z dotacji, a z własnych nie powiem w tej chwili, bo musiałabym na sprawozdanie zobaczyć. To znaczy chodzi mi o koszty, które przeszły z ubiegłego roku na ten rok. Zobowiązań było ponad 500 tysięcy. Dziękuję. Proszę. Dziękuję. Zarządzam głosowanie. Proszę Państwa radnych o wciśnięcie właściwego przycisku. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? No tak, teraz mam właściwe dane tutaj. Proszę Państwa, przyjęliście Państwo uchwałę 11 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Realizować będziemy punkt 7. To jest projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Sokołów Podlaski na lata 2023-2027. Na podstawie artykułu 21 ustęp 1 punkt 1 ustęp 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Rada Miejska w Sokołach Podlaskim uchwala, co następuje. Paragraf 1. Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach. Paragraf 1. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Sokołów Podlaski na lata 2023-2027 tworzy warunki do zaspokojania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej i przeznacza lokale mieszkalne i lokale przeznaczone na najem socjalny dla osób oczekujących na przydział lokalu z zasobu gminy, które spełniają kryteria określone w uchwale dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Paragraf 2.
celu zabezpieczenia odpowiedniej wielkości zasobu mieszkaniowego zakłada się pozyskiwanie lokali poprzez pierwsze, adaptację budynków stanowiących mienie gminy na cele mieszkalne. Drugie, przekwalifikowanie lokali mieszkalnych na lokale przeznaczone na najem socjalny. Trzecie, przeznaczenie lokali lub budynków na podstawie obowiązujących przepisów celem adaptacji na lokale mieszkalne lub pomieszczenia tymczasowe. Czwarte, podejmowanie starań zmierzających do pozyskiwania środków na budowę budynków z lokalami mieszkalnymi. Paragraf trzeci, ustęp 1. Mieszkaniowy zasób miasta Sokołów Podlaski na dzień 31 grudnia 2022 roku składa się z 262 lokali, w tym 97 lokali przeznaczonych na najem socjalny. Zestawienie lokali przedstawia tabela numer 1, załącznik numer 1. Ustęp 2. Lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu miasta znajdują się w 50 budynkach, z tego 14 budynków zostało wybudowanych do 1945 roku. W budynkach wybudowanych do 1945 roku lokale będą ulegać powolnej dekapitalizacji, przeprowadzane będą tylko remonty zabezpieczające z uwagi na nieopłacalność przeprowadzania remontów kapitalnych odtworzeniowych. W pozostałych budynkach wykonywane będą remonty i modernizacje w celu ich utrzymania w stanie technicznym niepogorszonym. Paragraf 3. Ze względu na prowadzoną przez miasto sprzedaż lokali mieszkalnych przewiduje się, że liczba lokali w mieszkaniowym zasobie miasta zmniejszy się do końca 2027 roku do 126 przy jednoczesnym wzroście liczby lokali przeznaczonych na najem socjalny do 114 do końca 2027 roku. Przewiduje się, że na koniec 2027 roku łączna liczba lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie miasta wyniesie 240. Obecnie miasto nie posiada w zasobie mieszkaniowym pomieszczeń tymczasowych. Niektóre z lokali z mieszkaniowego zasobu miasta mogą zostać wydzielone jako zasób pomieszczeń tymczasowych z przeznaczeniem na wynajem. Ustęp 4. Lokale przeznaczone na najem socjalny przeznacza się na wynajem osobom, które nie mają prawnego do lokalu, które nie mają tytułu prawnego do lokalu i których dochody z gospodarstwa domowego nie przekraczają wysokości określonej w uchwale Rady Miejskiej. Uchwała umowę lokalu przeznaczonego na najem socjalny zawiera się na czas nieoznaczony. Prognozę wielkości zasobu mieszkaniowego miasta w poszczególnych latach z podziałem na lokale przeznaczone na najem socjalny i pozostałe lokale mieszkalne przedstawia tabela numer 2. Paragraf 4. Ustęp 1. Ocenę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy przedstawia tabela numer 3, załącznik numer 2. Ustęp 2. Stan techniczny określony jako dobry oznacza, że te budynki w najbliższych latach nie będą wymagały remontów, wymagają jedynie bieżącej konserwacji. Paragraf 3. Stan techniczny określony jako dostateczny oznacza, że w budynkach tych należałoby w najbliższym czasie dokonać kompleksowych remontów lub modernizacji, aby nie doprowadzić do pogorszenia substancji budynku. Paragraf 4. Prognozę dotyczącą stanu technicznego mieszkaniowego zasobu miasta Sokołów Podlaski w kolejnych latach przedstawia tabela numer 4. Rozdział 2. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata. Paragraf 5. Ustęp 1. Na 54 budynki, w których znajdują się lokale wchodzące w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego, najstarsze pochodzą z XIX wieku, najmłodszy z 2009 roku. Wiek budynków waha się od 13 do około 138 lat. W tym budynki wybudowane w okresie ostatnich 22 lat 6, budynki wybudowane w okresie 25 do 60 lat temu 25, budynki wybudowane w okresie od 60 do 110 lat 16, budynki wybudowane ponad 110 lat 7.
zastosowana technologia ich wykonania. Tradycyjna 39 budynków, drewniana 2 budynki, mieszana 13 budynków. W technologii tradycyjnej ściany wykonane są z cegły lub bloczków, stropy DZ3, kleina lub płyta betonowa zbrojona. W technologii drewnianej wszystkie elementy wykonane są z drewna, ściany, stropy. W technologii mieszanej ściany są z cegły lub bloczków, a stropy są drewniane. Paragraf drugi. Budynki komunalne, ustęp drugi. Budynki komunalne wyposażone są w następujące instalacje techniczne. Instalację centralnego ogrzewania 29 budynków. Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna 53 budynki. Instalacja centralnej ciepłej wody 22 budynki. Łazienka i WC w lokalu 43 budynki. Instalacja RTV 29 budynków. Ustęp trzeci. Przewidywane wydatki na remonty i modernizację komunalnej substancji mieszkaniowej w poszczególnych latach przedstawiają się następująco w tabeli numer 5, załącznik numer 3. Zakres remontów i modernizacji obejmuje wymianę pokryć dachowych, remonty elewacji budynków z dociepleniem, remonty instalacji elektrycznej, remonty i malowanie klatek schodowych itd. Paragraf czwarty, ustęp czwarty. W potrzebach remontowanych nie uwzględnia się nakładów, które nie wynikają z bieżącej eksploatacji. Rozdział trzeci. Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach. Paragraf szósty. Miasto prowadzi sprzedaż lokali mieszkalnych zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Sprzedaż lokali mieszkalnych następuje w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu, gdy skorzysta z przysługującego mu prawa pierwszeństwa w nabyciu lokalu. Przetargowym, gdy sprzedaży podlega lokal wolny. Cena lokalu mieszkalnego ustalana jest na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego. W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym najemcy lokalu, nabywca może skorzystać z bonifikaty w wysokości ustalonej przez Radę Miejską. W latach 2023-2027 sprzedaż lokali mieszkalnych na dotychczasowych zasadach będzie kontynuowana. Przewiduje się, że miasto sprzedawać będzie w latach 2023-2027 rocznie od 5 do 10 lokali mieszkalnych. Rozdział czwarty. Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu. Paragraf siódmy. Ustęp pierwszy. Miasto kontynuować będzie politykę czynszową zmierzającą do podniesienia czynszów do poziomu umożliwiającego pokrycie kosztów utrzymania lokali mieszkalnych z wyłączeniem lokali przeznaczonych na najem socjalny. Stosowany równolegle system dodatków mieszkaniowych przewidziany w ustawie o dodatkach mieszkaniowych stanowić będzie ochronę dla uboższych lokatorów przed skutkami wzrostu opłat mieszkaniowych. Ustęp drugi. Zgodnie z postanowieniami obowiązującej obecnie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, miasto ustala stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowych zasobów miasta, kierując się następującymi zasadami. Po pierwsze, wysokość czynszu w lokalach mieszkalnych nie może przekraczać 3% wartości odtworzeniowej lokalu mieszkalnego. Po drugie, ustalając stawkę czynszu za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, miasto powinno uwzględniać czynniki obowiązujące ich wartość, obniżające ich wartość użytkową następująco. 100% stawki bazowej, lokal mieszkalny z instalacją CO, CCW, wodkan, łazienką i WC. 98% stawki bazowej, lokal mieszkalny z instalacją CO, wodkan, łazienką i WC. 90% stawki bazowej, lokal mieszkalny z instalacją wodkan, łazienką i WC. 90% stawki bazowej, lokal mieszkalny z instalacją wodkan, z łazienką lub WC. 85% stawki bazowej, lokal mieszkalny z instalacją wodkan. 80% stawki bazowej, lokal mieszkalny z instalacją wodkan.
lokal mieszkalny bez instalacji wodkan. Ustęp trzeci. Zastosowane zostaną niżej wymienione czynniki zmniejszające stawkę czynszu za lokale mieszkalne. Niekorzystne położenie budynku poza strefą centralną miasta, zmniejszenie do 3%. Stan techniczny budynku poniżej przeciętnego, określony na podstawie przeglądów budynków, zmniejszenie do 4%. Niekorzystne usytuowanie lokalu, parter lub czwarte piętro i wyższa kondygnacja, zmniejszenie do 3%. Po czwarte, w przypadku wystąpienia dwóch lub więcej czynników wpływających na obniżkę stawki czynszu, łączna obniżka nie może przekroczyć 50% stawki bazowej. Po piąte, za strefę centralną miasta uważa się obszar zawarty pomiędzy ulicami Wiejska, Lipowa, Kolejowa, Gagaryna, Ząbkowska, Targowa, Szkolna, Nieciecka, Mała, Przesko, Krepkowska, Siedlecka, Wartoszowa, Piłsudskiego, Księdza Jana Bosko, Tory Kolejowe, Wolności, Fabryczna, Okrężna, Boczna, Węgrowska, Świętego Rocha wraz z budynkami położonymi przy tych ulicach. Po szóste, stawka czynszu za lokal przeznaczony na najem socjalny nie może przekroczyć połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie miasta. Po siódme, czynsz za pomieszczenie tymczasowe naliczany będzie według stawki czynszu za lokal przeznaczony na najem socjalny. Po ósme, obniżki stawek czynszu na podstawie artykułu 7 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego będą mogły być stosowane pod warunkiem podwyższenia stawki bazowej do poziomu nie niższego niż 2,5% wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 metra powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych określonego przez wojewodę mazowieckiego dla województwa mazowieckiego z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy. Progi dochodowe uprawniające do obniżki stawki czynszu określi uchwała Rady Miejskiej, a zasady stosowania obniżki czynszu w sposób przyjmowania i rozpatrywania, w tym sposób przyjmowania i rozpatrywania wniosków określi burmistrz miasta. Rozdział 5. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach. Paragraf 8. W latach 2023-2027 miasto nie przewiduje zmiany sposobu zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym. Zarządzanie i administrowanie lokalami komunalnymi sprawować będą firmy zatrudniające licencjonowanych zarządców nieruchomości. Rozdział 6. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach. Paragraf 9. Ustęp 1. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są po pierwsze czynsz za lokale mieszkalne, po drugie czynsz za lokale użytkowe, po trzecie środki własne budżetu, po czwarte dotacje pozyskiwane w ramach programów. Ustęp 2. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w rozbiciu na lata przedstawia tabela numer 6. Ustęp 3. W kolejnych latach obowiązywania uchwały nie przewiduje się zmian źródeł finansowania. Rozdział 7. Wysokość kosztów w kolejnych latach z podziałem na koszty bieżące eksploatacji, kosztów remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także koszty inwestycyjne. Paragraf 10. Wysokość kosztów na mieszkaniowy zasób gminy z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty planowanych remontów i modernizacji przedstawia tabela numer 7. Rozdział 8. Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Paragraf 11. Ustęp 1. W celu poprawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania zasobem gminy w latach 2023-2027 nie przewiduje się przeprowadzania zamian lokali związanych z planowanymi remontami budynków i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta. Ustęp 2. Kontynuowana będzie sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych o wyższym standardzie.
ustęp 3, dla osób o niskich dochodach nadal będzie utrzymywany komunalny zasób mieszkaniowy. W jego skład wchodzić będą przede wszystkim lokale mieszkalne o niższym standardzie oraz lokale przeznaczone na najem socjalny. Ustęp 4. Osoby, których sytuacja materialna nie pozwala na budowę własnego domu bądź zakup lokalu mieszkalnego, mają możliwość zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych wbudowanych przez Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, spółka z OO, lokalach na wynajem. Ustęp 5. W celu poprawy gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym należy ułatwić dokonywanie zmian lokali w ramach tych zasobów, tak aby gospodarstwa domowe zajmowały lokale odpowiednie dla wielkości rodziny, jak i jej sytuacji materialnej. Ustęp 6. W celu egzekwowania regularnych i terminowych płatności czynszu podjęcie skutecznych działań jest niezwłoczne uruchamianie procesu windykacji. Rozdział 9, paragraf 12. Traci moc uchwała nr 5/25/2015 Rady Miejskiej w Schłowie Podlaskim z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Sokołów Podlaski na lata 2015-2022, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 2015, pozycja 5265. Paragraf 13. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Sokołów Podlaski. Paragraf 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Proszę Państwa, tak się przedstawia dosyć bogata treść uchwały. Prosiłbym Komisję Gospodarki i Spraw Społecznych o opinię w sprawie tej uchwały. Komisja Gospodarki i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Komisja Rozwoju. Komisja Rozwoju również pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. Komisja Inwestycji i Finansów. Jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pierwszy do dyskusji zgłasza się pan radny Wycech. Proszę bardzo. Tutaj mam w tej sprawie pytanie do pana burmistrza. Niedawno przed świętami Bożego Narodzenia na jednej z sesji przedstawiłem panu przewodniczącemu projekt, znaczy to nie jest projekt, ustawa o dofinansowaniu przez rządowe struktury finansowym wsparciu przedsiębiorstw mieszkaniowych tutaj. Tam zauważyłem dużo takich atrakcyjnych rzeczy, że tam można byłoby moim zdaniem dofinansować te budownictwo socjalne, remonty kapitalne i tak dalej, jeżeli są taka możliwość. Czy Państwo już to analizowaliście, czy Pan Przewodniczący przekazał tę ustawę dalej do Pana Burmistrza, czy nie? Bo tam są to takie atrakcyjne sprawy, że miasto po prostu nie byłoby stać na takie remonty, a tam jest możliwość dofinansowania dość duża w tej ustawie. Bo z tego, co zauważyłem, co się dzieje w kraju, no to jest dużo ludzi, którzy nie mają zdolności kredytowych i być może ci mieszkańcy przyjdą do miasta jakoś pomóc. Już teraz mamy około 67 ludzi, którzy coś by jakiejś pomocy potrzebowali. I teraz tak, 1 600 000 mieszkańców Polski żyje na granicy ubóstwa. Z tego co wiem, 230 tysięcy dzieci nie dojada. To są dane w skali kraju. Nie wiem, czy to w Sokołowie takie przypadki są, czy nie, ale być może i są, ale na pewno jakiś nacisk mieszkaniowy będzie ze strony społeczeństwa przy takiej polityce bankowej, która nie umożliwia 75%, jak powiedziałem, społeczeństwa nie ma zdolności kredytowych. Czy skorzystanie z takiej ustawy, która weszła jednomyślnie przez parlament, przesła, prezydent podpisał, ona weszła w życie w grudniu tego roku, byłoby możliwa analiza, być może coś tam by dla nas się uczknęło. Dziękuję. No proszę panie burmistrzu, czy ta ustawa jest tutaj dzięki tej ustawie, o której pan radny mówi? Szanowni państwo, ten projekt ustawy, zmiana ustawy, o której mówi pan radny, oczywiście jest przedmiotem analizy, ale to nie tak różowo wygląda, jak pan radny mówi, bo trzeba mieć wkład własny. Tam nie dają pieniędzy za darmo. Mieszkania socjalne to jest co innego, mieszkania komunalne to jest co innego, a pomieszczenia socjalne do ewentualnych eksmisji to jest jeszcze co innego. To jest przedmiotem analizy dzisiaj.
No i na pewno trzeba dodać, że jeśli taka możliwość będzie, miasto skwapliwie z niej skorzysta. Tak, na pewno z niej skorzystamy. Nie ma takiej możliwości, żeby ona, ustawa przeszła gdzieś niezauważona. Pan radny Lipiński się zgłasza. Panie burmistrzu, tutaj w tym projekcie uchwały tabela numer 2 mówi nam o tym, że w ciągu tych 4 lat zmniejszy się ilość lokali o 22, z 262 na 240. A z kolei na samym początku paragraf numer 2. W celu zabezpieczenia odpowiedniej wielkości zasobu mieszkaniowego zakłada się pozyskanie lokali przez punkt pierwszy, adaptację budynków stanowiących mienie gminy na cele mieszkaniowe. Moje pytanie jest, czy nasza gmina posiada takie budynki, gdzie można adaptować mieszkania na cele, lokale na cele mieszkaniowe. I podpunkt czwarty, właśnie podejmowanie starań, to może właśnie ta ustawa sejmowa nas naprowadzi, podejmowanie starań zmierzających do pozyskania środków na budowę budynków z lokalami mieszkalnymi. Nie jest to określone, czy są to lokale komunalne, czy socjalne, ale czy takie podejmowane są starania ze strony miasta? Starania takie były podejmowane i nie wiem, czy państwo wiecie, ile jest wybudowanych przez ostatni okres mieszkań socjalnych w mieście, które ma niespełna 19 tysięcy mieszkańców. No nie wiemy, czekamy na informację. Tych lokali jest ponad 50. To są uważam, nowe... że to były nowe lokale, które zostały wybudowane i oddane mieszkańcom. W jakim stanie technicznym one w tej chwili są, to myślę, że państwo radni się wybiorą na taką wycieczkę i zobaczą, jak ludzie szanują te lokale socjalne, które otrzymują od miasta. Ja nie mówię, że wszyscy tak robią, ale jakieś 60-70% w ogóle nie dba o te lokale. To jest, według mnie, to jest uszczęśliwianie niektórych ludzi na siłę. Tak to na dzień dzisiejszy wygląda. Na dzień dzisiejszy nie mamy lokali, które można zmienić z lokali użytkowych na lokale socjalne. Natomiast tendencja jest taka, szczególnie na Starym Mieście, mamy tam kilka lokali użytkowych, które ze względu na brak chętnych do wynajmu będziemy starali się przekwalifikować na lokale mieszkalne, czy to komunalne, czy socjalne, to jeszcze zobaczymy, co nam z tego wyjdzie i na pewno będziemy korzystali z wszystkich możliwych programów na wykonanie modernizacji, czy remontów, czy przystosowania tych lokali. To tak na dzień dzisiejszy wygląda. Czy jeszcze coś? Szanowni państwo radni, zarządzam głosowanie. Dwunastoma głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się, projekt uchwały został przyjęty do realizacji. Procedować będziemy punkt 8. To jest... Panie przewodniczący, ja... Proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja chciałbym się odnieść do punktu, w którym pan Doliński zadał pytanie dotyczące artykułu w życiu Sokołowa. Takiego artykułu w życiu Sokołowa nie było, panie radny, w ogóle. Natomiast mylił pan troszkę nośniki informacji i taki artykuł durny ukazał się na portalu pod tytułem I co z tym Sokołowem? To jednak nie to samo. I co z tym Sokołowem, a życie Sokołowa to nie ta bajka. No tak, to jest dosyć istotna uwaga, także prosiłbym państwa radnych o precyzyjne określanie takich no, kontrowersyjnych historii, które akurat miejsca nie miały, a gdzieś się tam ukazały. Dobrze. Punkt 8 przed nami to jest projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu na potrzeby ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców do placówek oświatowych.
Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykułu 39a ustęp 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe oraz paragraf 2 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy, Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się stawkę za 1 km przebiegu pojazdu na potrzeby ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży, uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców do placówek oświatowych w wysokości. Ustęp 1. Dla pojazdów o pojemności skokowej silnika do 900 cm sześciennych 0,89 zł. Po drugie, dla pojazdów o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm sześciennych 1,15 zł. 3. Dla motocykla 0,69 zł. 4. Dla motoroweru 0,42 zł. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 35/233/2022 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu na potrzeby ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży, uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców do placówek oświatowych. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Sokołów Podlaski. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Proszę o stanowisko w sprawie tej uchwały Komisję Gospodarki i Spraw Społecznych. Komisja Gospodarki i Spraw Społecznych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Komisja Rozwoju. Komisja Rozwoju również pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. Komisja Inwestycji. Jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Jesteśmy w punkcie dyskusja nad tą uchwałą. Proszę bardzo. Pan Michał Lipiński, proszę. Bardzo się cieszę, że taka uchwała jest podjęta, że można chociaż w ten sposób w jakimś niewielkim stopniu pomóc rodzicom uczniów z niepełnosprawnością, że jakiś ten koszt dojazdu dzieci na zajęcia będzie im rekompensowany. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi, że taka uchwała jest podjęta. No tak, ale taka uchwała już obowiązuje od można by jej cały czas. Nie powtarzamy, tylko panie radny, podnosimy te stawki. Zmiana stawki. Wtedy, kiedy się to ukaże we właściwym dokumencie prawnym, nie przez nas podejmowanym. Nie widzę głosów w dyskusji, zatem zapraszam do głosowania. Jednogłośnie projekt uchwały został przez państwa radnych zaakceptowany. Punkt 9. To jest projekt uchwały w sprawie realizacji programu Opieka Wytchnieniowa, edycja 2023. Finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15, artykułu 40 ustęp 1, artykułu 41 ustęp 1 i artykułu 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 17 ustęp 2 punkt 4 i artykułu 110 ustęp 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w związku z programem Opieka Wytchnieniowa edycja 2023 ministra rodziny i polityki socjalnej realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim uchwala, co następuje. Paragraf 1 ustęp 1. Miasto Sokołów Podlaski przystępuje do realizacji programu resortowego ministra rodziny i polityki społecznej Opieka Wytchnieniowa edycja 2023 zwanego dalej programem. Ustęp 2. Program obejmuje zapewnienie
usług opieki wytchnieniowej członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad, po pierwsze, dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, dwa, osobami niepełnosprawnymi, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, albo orzeczenie równoważne do niego. Ustęp trzeci. Program będzie realizowany w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby zależnej. Ustęp czwarty. Limit godzin realizowanej usługi w formie dziennego pobytu wynosi maksymalnie 240 godzin. Ustęp piąty. Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi wytchnieniowej, nie ponosi odpowiedzialności za usługę, nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach programu. Paragraf szósty. Program będzie realizowany przez Centrum Pomocy Socjalnej w Sokole Podlaskim do 31 grudnia 2023 roku. Paragraf drugi. Program realizowany będzie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przekazanych przez wojewodę mazowieckiego. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Sokołów Podlaski. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jeszcze uzasadnienie też jest. Proszę o stanowisko Komisji Gospodarki i Spraw Społecznych. Komisja Gospodarki i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Komisja Rozwoju. Komisja Rozwoju również pozytywnie zaopiniowała powyższy Komisja projekt. Komisja Finansów. Inwestycji i Finansów. Pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Do dyskusji się pan Zygmunt Wycek zgłasza. Proszę. Ja tutaj chciałem w tym punkcie szczególnie podziękować pani dyrektor CPS-u za przystąpienie do tego programu, bo niektóre gminy w ogóle ten program jakby zignorowały i nie przystąpiły. Pani dyrektor tak z wyprzedzeniem i bardzo dobrze, że to zrobiła, bo tych osób jest trochę w Sokołowie. Ja nawet jako samorządowiec radny Rady Miejskiej ośmieliłem się wręczyć dyplom uznania dla pani Jolanty Kosiorek, która tym programem się zaangażowała, za zaangażowanie wobec tych osób. Teraz już ten program, na razie jest taka krótka przerwa, ale żeby zmobilizować tych ludzi, bo to jest dość niełatwa praca. Wręczyłem dyplom, podziękowałem za to i bardzo jestem wdzięczny, że taki program istnieje, bo naprawdę widzę potrzebę dla tych ludzi, którzy są niepełnosprawni w mieście, ale trochę już ich jest. Dziękuję. Proszę państwa, przystępujemy do głosowania. Projekt uchwały został przez państwa radnych jednogłośnie zaakceptowany. Proszę państwa, ogłaszam 15 minut przerwy.
Proszę Państwa, kontynuujemy nasze obrady. W porządku obrad przed nami punkt 10. To jest projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest dziennik ustaw 2023, artykuł 8 ustęp 2 oraz 93 ustęp 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. W związku z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023, zmienioną uchwałą nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 roku, zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023, Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Podwyższa się do 200% kryterium dochodowe określone w artykule 8 ustęp 1 punkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej dla celu przyznawania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Paragraf drugi. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków od osób objętych rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 i korzystających z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznawanych w ramach tego programu, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wysokości 200% kryterium dochodowego określonego w artykule 8 ustęp 1 punkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała nr 3/7/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 grudnia 2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 z 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. I paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2023 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię Komisji Gospodarki i Spraw Społecznych. Komisja Gospodarki i Spraw Społecznych pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Komisja Rozwoju. Komisja Rozwoju również pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. Komisja Inwestycji. Komisja Inwestycji i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Proszę Państwa, zachęcam do dyskusji. Pan Radny Lipiński.
panie burmistrzu, czyli to podwyższenie kryterium do 200% spowoduje, że ten program będzie bardziej dostępny dla większej ilości uczniów? Tak jest. No bardzo dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zarządzam głosowanie. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie projekt uchwały został przez Państwa radnych przyjęty. Przed nami punkt 11. To jest projekt uchwały w sprawie określenia stawek, górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości stałych. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 6 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miejska w Suchej Podlaskim uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości. Ustęp 1. Za odbiór odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny 300 zł brutto za 1 metr sześcienny. Ustęp 2. Za odbiór odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny 600 zł brutto za 1 metr sześcienny. Ustęp 3. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 100 zł brutto za 1 metr sześcienny. Paragraf 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Suchej Podlaskim nr 13/84/2012 z dnia 10 maja 2012 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Sokołów Podlaski. Paragraf 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Bardzo proszę o stanowisko Komisji Gospodarki i Spraw Społecznych. Komisja Gospodarki i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Komisja Rozwoju. Komisja Rozwoju również pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. Komisja Inwestycji. Jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zgłaszanie się do dyskusji. Pan radny Lipiński. Panie burmistrzu, w tym projekcie uchwały jest zapis dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani płacić na rzecz gminy. To jest pierwsza rzecz, o kogo to chodzi, jakich właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani. I dlaczego taka tak drastyczna podwyżka o 100%? Nie? Za metr sześcienny 300 zł, nieselektywnie 600 zł, a za nieczystości ciekłe aż o 120%. No bo z 40 na 100 zł. Może pan naczelnik odpowie. W naszym systemie gospodarki odpadami funkcjonują dwa rodzaje podmiotów. Jeden to są mieszkańcy oraz podmioty gospodarcze, które korzystają z naszego systemu, czyli złożyły do miasta deklarację, oraz drugi rodzaj podmiotów to są podmioty gospodarcze, które nie złożyły do nas deklaracji, nie przystąpiły do naszego systemu i korzystają z usług innych firm, które są zarejestrowane w naszym rejestrze prowadzenia tego typu działalności i z nimi mają podpisane umowy. Czyli to dotyczy tamtych podmiotów.
To jest odpowiedź na pierwsze pytanie, a drugie, kwota, do której podnosimy, wynika z przepisów prawa. To nie jest jak gdyby uznaniowe dla Rady, tylko ta maksymalna stawka jest naliczana w odniesieniu do średniego dochodu rozporządzalnego na osobę i jest ściśle określona w przepisach prawa i takie tutaj zastosowanie mamy. Przez 10 lat tej stawki nie podnosiliśmy, ponieważ nie było takiej potrzeby. Dzisiaj już ta stawka na tyle się zdeaktualizowała, że zachodzi potrzeba wyznaczenia nowych, maksymalnych stawek w tych trzech rodzajach działalności. Proszę bardzo, czy jeszcze ktoś chciałby w tej sprawie zadać pytanie? Nie widzę głosów w dyskusji, zatem zarządzam głosowanie. Projekt uchwały został przez Państwa radnych jednogłośnie zaakceptowany. Punkt 12 będziemy realizować, to jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 24/152/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie artykułu 6j ustęp 1 punkt 1 ustęp 3 oraz artykułu 6k ustęp 1 punkt 1 i 2 ustępów 2, 2a, 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1966 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w dzienniku urzędowym z roku 2022 pozycja 2519 to jest ze zmianami oraz artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik urzędowy z 2023 roku, pozycja 40. Rada Miejska w Sokowie Podlaskim uchwala co następuje. Artykuł, paragraf pierwszy w uchwale nr 24/152/2021 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2021 roku, pozycja 110-28, dokonuje się następujących zmian. Punkt pierwszy. Paragraf drugi otrzymuje brzmienie. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 28 zł od jednego mieszkańca. Punkt drugi, paragraf trzeci otrzymuje brzmienie. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 56 zł od jednego mieszkańca. Punkt trzeci, paragraf siódmy otrzymuje brzmienie. W przypadku, gdy odpady powstające na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się następujące stawki opłaty za jednorazowe odebranie worka z odpadami. Podpunkt A. Za worek 80-litrowy wysokość opłaty 17 zł. B. Za worek 120-litrowy opłata w wysokości 26 zł oraz za worek 240-litrowy
opłata w wysokości 52 zł. Punkt 2. Jeżeli właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, nie wypełnia obowiązku zbierania ich w sposób selektywny, ustala się następujące opłaty za jednorazowe odebranie worka z odpadami. Podpunkt A. Za worek 80-litrowy opłata w wysokości 34 zł. B. Za worek 120-litrowy opłata w wysokości 52 zł. Oraz podpunkt C. Za worek 240-litrowy opłata w wysokości 104 zł. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Sokołów Podlaski. Oraz paragraf trzeci. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. I paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2023 roku. Dziękuję bardzo. Proszę o stanowisko Komisji Gospodarki i Spraw Społecznych. Komisja Gospodarki i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Komisja Rozwoju. Komisja Rozwoju również pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. Komisja Inwestycji. Komisja Inwestycji i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do dyskusji, to ja bym może poprosił Pana Burmistrza o kilka słów, no szczególnie dla tych, co nas oglądają dzisiaj. Kilka słów ogólnie o tym, dlaczego te 4 złote na początek i później i tak dalej. Skąd ten projekt? Pan naczelnik jest przygotowany i bardzo dziękuję, proszę. Proszę bardzo, panie naczelniku, w taki sposób obrazowy nam przybliżyć, z czego wynikają te nowe opłaty. Na przełomie tego roku zmianie uległy stawki dwóch podstawowych elementów, które wpływają na cenę odpadów w naszym mieście. Jest to rozstrzygnięty przetarg na wywóz i transport, na zbieranie i transport odpadów do ZUO, który rozstrzygnęliśmy właśnie w styczniu. Znamy stawkę, za jaką firma, która wygrała przetarg, będzie odbierać i wozić. I drugi bardzo istotny element to są zmiana stawek za zagospodarowanie odpadów w ZUO Siedlce, czyli zakład, w którym, do którego wozimy odpady z naszego miasta. Te dwie pozycje stanowią 90-kilka% tej stawki, którą Państwo procedujecie w tej chwili. I tak dobraliśmy stawkę 28 zł, aby pokryć koszty, które generują wszystkie elementy, które wpływają na cenę. Może je tu pokrótce przytoczę. Czyli dwa pierwsze, te najistotniejsze już mówiłem, czyli odbieranie i transport. Drugim jest zagospodarowanie. Trzecia pozycja to jest, mamy w naszym systemie dwa PSZOK-i, czyli punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych i to są koszty ich utrzymania. Pozostałe są to, koszty są niewielkie pozycje, tak dla porządku je wymienię, czyli to są koszty aplikacji, która funkcjonuje, kiedy wywóz, usuwanie padłych zwierząt, które też wchodzi w te ceny, odbiór przeterminowanych leków, edukacja ekologiczna i pozostałe koszty związane z promocją systemu, czyli segregowanie odpadów, ulotki, druki, materiały biurowe. Łącznie koszty naszego systemu szacujemy na około 590 tysięcy i na pokrycie tych kosztów składa się korzystający z tego systemu, czyli mieszkańcy, oraz przedsiębiorstwa, które korzystają z naszych usług. Mieszkańców, którzy płacą pełną stawkę, jest 12 726. 3627
korzysta ze zniżki na kompostowanie. Łącznie wpływy z tego tytułu to stanowią około 447 tysięcy. I drugi element to są wpływy z firm i instytucji i to są planowane wpływy około 145 tysięcy. I w ten sposób bilansujemy koszty tego systemu i stąd właśnie z matematycznego wyliczenia wychodzi stawka 28 zł, która powinna nam przy znanej ściągalności, która wynosi 97% pokryć koszty funkcjonowania tego systemu. Dziękuję bardzo. W dyskusji pierwszy się zgłosił pan Doliński. Tak, proszę bardzo. Szanowni Państwo, chciałem zauważyć, porównując stawki z ubiegłe i obecne, to kalkulacja przeprowadzona na wielkości opakowań nie jest nijak ze sobą powiązana. To taki mały przykładzik. Taniej będzie dla przedsiębiorcy na nieruchomości niezamieszkałej oddać 3 worki 80-litrowe niż jeden worek 240-litrowy. Skąd to się taka kalkulacja wzięła? Dziękuję. Kwota wynika z prostego przeliczenia objętości. Jak gdyby metr sześcienny odpadów kosztuje określoną kwotę i pojemność wynika z proporcjonalnego przeliczenia. Panie naczelniku, mnożąc 80 litrów razy 3 daje nam 240 litrów. Mnożąc stawkę 17 litrów za worek 80-litrowy razy 3 daje nam wielkość 240 litrów, a wartość 51 zł. No jest tak trochę niedoszacowane. Reszta no wynika z zaokrągleń, jakie żeby to były kwoty no, okrągłe. Znając prawo, to uważam, że zaokrągla się na korzyść podatnika, a nie na korzyść urzędu. No ale te kalkulacje są wiążące. Te kalkulacje są wiążące, to są tylko złotówki, a nie tylko cyfry. Także uważam, że to powinno zostać uściślone. Dobrze, proszę, teraz pan radny może Kalicki. Wczoraj na komisji temat był szeroko omawiany, ale nie dopytałem i nie wiem, ile firm przystąpiło do przetargu o wywóz nieczystości. Jedna firma. Czyli PUIK tylko, tak? I to jest, PUIK pozostał przy cenie ofertowej? Innej możliwości nie ma, to no jest właśnie przetarg, także składa ofertę wiążącą. Z tym, że oczywiście firma nie wie, ile firm weźmie udziału w przetargu. Jest ogłoszony przetarg nieograniczony, czyli praktycznie może w niej wziąć udział każda z firm, która jest w naszym rejestrze zarejestrowana. Jest ich tam chyba 5 czy 6 teraz i do końca nie jest wiadomo, które firmy złożą ofertę i w związku z tym myślę, że zapewnia to nam konkurencyjność tej oferty i tak to traktujemy. I rozumiem, że wiedza była o przetargu ogólnie dostępna. Oczywiście, prawda? Jest to przetarg z tej kategorii, z tych największych, ponieważ jego kwota jak gdyby determinuje sposób ogłoszenia i prowadzenia tego przetargu. Jest to tak zwany przetarg unijny powyżej tam pewnej kwoty, czyli ten najbardziej jak gdyby transparentny, ogłaszany w biuletynie zamówień publicznych, czyli wiedza o tym jest, jak tak powiem, powszechna. I... No, dziękuję bardzo. Pan radny Wycech.
Ja tylko, panie burmistrzu, chciałem wyrazić tutaj swoje obawy co do segregacji w blokach mieszkalnych. To jest praktycznie na 100%, żeby to tak było, to jest nierealne, ponieważ niektóre takie wyższe bloki czteropiętrowe zamieszkują ludzie starsi, którzy mają problem zejść z tych swoich mieszkań do sklepu, a nie mówiąc, żeby tam chodzić z torbami parę razy w tygodniu i teraz zawiesić te małe kuchnie tymi torebkami, to do kuchni gazowej nie wyjdzie, się przewróci. I to jest takie trochę nierealne, bo obawiam się, że znów będzie za jakiś czas tak podwyżka ze względu na niesegregowanie tych śmieci. I choć trzeba oczywiście te podwyżki chyba urealnić i wprowadzić w życie, bo innego wyjścia nie mamy, ale na przyszłość jak ten problem rozwiązać? Ja na przykład próbowałem krzesełeczka takie na pół piętrach, na drugim piętrze, żeby STBS zastosował, żeby ci ludzie mogli odpocząć jak idą. No niestety w Sielcach jest, w innych miastach zastosowane, a w Sokołowie jakoś ciężko do tego dojść. I nie wiem, jak to będzie się da wyegzekuować od tych mieszkańców starszych, którzy może nie są w stanie, bo mówią mi nieraz, że nie są w stanie kilka razy tam zejść i to przynosić do śmietnika, ze względu na wiek, ze względu na nie ma windy i tak dalej. No. I to tylko moje obawy są. Dziękuję. Pan radny Lipiński. Panie burmistrzu, mam wrażenie, że ta ustawa jest troszeczkę taka niedoprecyzowana. Uchwała, przepraszam. Jest niedoprecyzowana, ponieważ nie ma zapisu o osobach, które posiadają kompostowniki i będzie ich dotyczyła ta obniżka o te 3 zł. W tej uchwale tego nie mamy zapisu. To raz. Nie ma. Panie radny, to jest uchwała o zmianie uchwały. Uchwała o zmianie uchwały. I ten właśnie problem z tym. Tamten zapis się nie zmienił. Tutaj zmieniamy tylko to, co dzisiaj czytaliśmy w tamtej uchwale. To jest zmiana uchwały. Teraz skoro PUIG wygrał ten przetarg i on obsługuje ten wywóz odpadów komunalnych, czy odpady, które trafiają do PSZOK-ów na terenie PUIK-u, czyli w sposób selektywny, szkło, papier, plastiki, czy one są wywożone do ZUO, czy do Suchorzeb, czy odbiera taka firma, która te odpady przeznacza do recyklingu? Nasz system gospodarki odpadami przewiduje zagospodarowanie odpadów w ZUO, którego jesteśmy udziałowcem i mamy z tego tytułu jak gdyby jakieś tam przywileje. Ale no to pytam tylko, czy te odpady, które w sposób selektywny trafiają do PSZOK-ów, czy też są transportowane do ZUO, czy odbierają firmy, które przerabiają to, przetwarzają jako materiał? Już odpowiadam. PSZOK-i są elementem naszego systemu i te odpady niezależnie gdzie one trafiają, czy do PSZOK-ów, czy do gniazd, czy są zbierane pod bramą, wszystkie odpady, które produkujemy w mieście trafiają do ZUO. Oprócz odpadów, których ZUO nie zagospodarowuje i na te odpady szukamy firm, które posiadają odpowiednie uprawnienia i wywozimy do nich. Do tych należą odpady, opony, leki, czy powiedzmy stolarka okienna, szkło płaskie. I tych odpadów, te odpady nie są zagospodarowane w ZUO Sielce. W związku z tym na te odpady znajdujemy odbiorców spoza. Czyli ta segregacja w jakimś tam stopniu obniża nam koszty wywozu nieczystości. Odpady w PSZOK-ach są gromadzone bardzo rygorystycznie, skrupulatnie się tam je segreguje. W związku z tym te odpady, które wyjeżdżają z PSZOK-u są, no można powiedzieć, w 100 albo prawie w 100% jakościowo w swoich asortymentach jednolite i dlatego tam mamy z tego tytułu no, te niższe stawki. A jeszcze drugie pytanie. Podał pan, panie naczelniku, ilość osób, która jest tym objęta systemem wywozu odpadów komunalnych. To pierwsza cyfra była 12 700, druga coś 3 600, czyli około 16 000 osób. A mamy mieszkańców w Sokołowie według raportu 19 000. Co te 3 000 osób nie płaci za wywóz śmieci i odpadów komunalnych? Tyle mamy w systemie zarejestrowanych. 19 000 mieszkańców
z ewidencji ludności, no są to osoby zameldowane, o ile chyba tak, nie? Mieczysław? No a to jest jak gdyby nie jest tożsame z mieszkańcami fizycznie zamieszkującym. No mamy tyle zarejestrowanych, wierzymy, że tyle faktycznie mieszka. Mamy pewne programy i sposoby na sprawdzanie poprawności tych danych i na dzisiaj no tak to wygląda. Jeszcze jedno pytanie, już ostatnie, jeśli chodzi o zbiórkę selektywną i nieselektywną. No w domach jednorodzinnych jest to proste, bo firma, która odbiera odpady, to widzi. A teraz jak rozwiązać problem z tą segregacją na osiedlach wielorodzinnych, no czyli po prostu krótko mówiąc w blokach, gdzie są miejsca, gdzie wszyscy przynoszą śmieci. Jak ten problem rozwiązać? No bo podejrzewam, że każdy deklaruje, że segreguje te śmieci, więc będzie ponosił stawkę 28 zł, płacił, a przy śmieciach niesegregowanych ta stawka powinna wynosić 56 zł. Teraz czy jest jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu? No ten problem, gdybyśmy znali odpowiedź na to pytanie pani radny, to podejrzewam, żebyśmy tutaj jakiegoś Nobla dostali. No wszyscy się borykają z tym problemem. Są różne próby jak gdyby rozwiązania tego problemu. Jak na razie nikt skutecznej metody nie znalazł. W związku z tym no, pozostaje nam chyba tylko ta edukacja i apele i tego typu, bo wszelkie jak gdyby techniczne próby rozwiązania tego problemu, no one funkcjonuje, kilka takich systemów, natomiast mają różne opinie, są dosyć kosztowne, natomiast efekty są chyba raczej niewspółmierne do czy kosztów, które... Chipowanie worków. Słucham? Chipowanie worków, tak? Na przykład, no, że to są dosyć drogie systemy, a mówię, efekty osiągane są raczej mizerne, także to jeżeli podstawowa jest jak gdyby świadomość i edukacja ludzi, jeżeli tego elementu nie ma, to te wszystkie techniczne próby rozwiązania tego problemu no, będą chyba mało skuteczne, bo ktoś jak nie chce, to on zawsze znajdzie jakiś tam sposób, żeby to obejść. Czyli jednym słowem osoby, które segregują w jakiś sposób pośredni płacą za tych, którzy nie można segregują. Można to tak nazwać. Dziękuję bardzo. Pan radny Wiecech, proszę jeszcze raz, tak? Tak, tak. Jeszcze chciałem powiedzieć, że pan naczelnik jest dobrze w tym zorientowany. Niedawno przyjeżdżał minister tutaj rolnictwa, minister ochrony środowiska, pan Kowalczyk. Osobiście słyszałem, jak zapewniał, że już niedługo wchodzi ta ustawa o tych segregacji, tych zakupie tych butelek plastikowych, szklanych, że to by nam sprawę rozwiązało częściowo. Czy jest to realne, czy to tylko takie obiecanki, jak pan wie, może pan ma kontakty tam z ministerstwem, żeby to tak skupować, jak w innych krajach, butelki plastikowe do zwrotu, szklane to samo. Panie radny, to jest zupełnie inna sprawa, bo my tutaj mówimy o sprawach wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, natomiast pan tu zahaczył o problemy wynikające z ustawy o odpadach i tam faktycznie trwa sporo różnych rozwiązań, są jak gdyby analizowane i próby ich wdrożenia u nas, które no, sprawdzają się w innych krajach, głównie na zachodzie. Tutaj mówimy głównie o opakowaniach, czyli opłaty produktowe, wprowadzenie takiego systemu, żeby każdy producent, który wprowadza jakikolwiek towar na rynek w opakowaniu, jak gdyby już w opłacie zawierał, w cenie była zawarta cena opakowania i utylizacji tego opakowania. I to jest na całym świecie powszechnie stosowane, u nas się do tego przymierzamy. I druga rzecz to jest kaucjonowanie, czyli też bardzo prosty mechanizm, który już kiedyś funkcjonował u nas dosyć dobrze i jak gdyby ponowne jego wdrożenie, myślę, że jest kwestią czasu tylko, bo nad tym są dosyć zaawansowane prace i pewnie to niedługo wejdzie. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, zarządzam głosowanie.
Projekt uchwały został przyjęty 11 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się. Punkt 13. Już czytam. Uchwała w sprawie przyjęcia, projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sokołów Podlaski na rok 2023. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie, Dziennik Urzędowy z 2023 roku, pozycja 40 oraz artykułu 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, Dziennik Urzędowy z 2022 roku, pozycja 572. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Lekarza Weterynarii Koło Łowieckie Sokół oraz Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sokołów Podlaski w roku 2023, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 27 łamane przez 182 i łamane przez 2022 z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sokołów Podlaski w roku 2022. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2020 roku, pozycja 5086. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Sokołów Podlaski. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Proszę o stanowisko Komisji Gospodarki i Spraw Społecznych. Komisja Gospodarki i Spraw Społecznych pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Komisja Rozwoju. Komisja Rozwoju również pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. Komisja Inwestycji. Jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby głos zabrać w sprawie projektu tej uchwały? Nie widzę, zatem zarządzam głosowanie. Panie radny, głosujemy nad projektem uchwały w sprawie opieki nad zwierzętami. Jednogłośnie Państwo radni przyjęli przedstawiony projekt uchwały. Realizować będziemy punkt 14, projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż nieruchomości. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Pogodnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3088/2 o powierzchni 1475 m kwadratowych, dla której urządzona jest księga wieczysta nr SI1P łamane na 5Z na 723 łamane na 2. Paragraf drugi. Odpowiedzialny za wykonanie uchwały burmistrza miasta Sokołów Podlaski. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Proszę o stanowisko Komisji Gospodarki i Spraw Społecznych. Komisja Gospodarki i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Komisja Rozwoju. Komisja Rozwoju pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. Komisja Inwestycji. Również jednogłośnie pozytywnie. Ja bym miał tutaj propozycję, panie burmistrzu, mamy tych uchwał tutaj 4 albo 5, tak? Może ogólnie kilka słów na temat zbywania Szanowni tych Szanowni Państwo, działek. Jest to pierwsze 3 działki, są to 3 działki przy ulicy Pogodnej, które usiłujemy od dłuższego czasu sprzedać. W tej chwili zgłosili się chętni, którzy prawdopodobnie przystąpią do przetargu i nie jest to jedna osoba. Także stąd też moje wystąpienie o wyrażenie zgody na sprzedaż tych działek. Ostatnia działka, czyli 4. Pamiętacie Państwo, jak wystąpiłem do Państwa z propozycją o wydzierżawienie. Tam było 2 działki, 2 paski takie. Państwo nie do końca byliście zainteresowani. Ja tą uchwałę wycofałem z porządku sesji i stwierdziliście Państwo, że te działki można sprzedać. I taka jest tutaj propozycja. Są to 2 paski, ja nie pamiętam szerokości, 8 czy 9 metrów leżące obok siebie. Tam się ani nic nie wybuduje, ani nic nie zrobi. To jest taka moja propozycja. Bardzo dziękuję. Czy w dyskusji na temat tej uchwały ktoś chciałby z Państwa zabrać głos? Jeśli nie, to przystępuję. A widzę nawet 2 chętnych, pan radny Lipiński. Chciałem zapytać, panie burmistrzu, czy te działki to będą sprzedane na cele mieszkaniowe, czy tam będą jakieś inwestycje? Panie radny, te działki, jak ktoś kupi, to przeznaczy je czy na cele mieszkaniowe, a może będzie pole uprawiał, nie wiem. Aha. Pan radny Kalicki. Ja myślę, że jest to nie mniej niż 100 zł za metr kwadratowy. A jest wycena rzeczoznawcy, ale to jest około 100 zł. Tak, to jest ocena rzeczoznawcy, zawsze jest tutaj kluczowa. Proszę Państwa, zatem głosujemy. Państwo radni jednogłośnie zaakceptowali propozycję zawartą w uchwale. Realizować będziemy punkt 15. To jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Rada Miejska w Sokole Podlaskim uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w Sokole Podlaskim przy ulicy Pogodnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 3088/3 o powierzchni 1441 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta numer SI1P50723/2. Paragraf 2. Odpowiedzialny za wykonanie uchwały burmistrz miasta Sokołów Podlaski. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o stanowisko Komisji Gospodarki i Spraw Społecznych. Komisja Gospodarki i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Komisja Rozwoju. Komisja Rozwoju również pozytywnie zaopiniowała. Komisja Inwestycji. Jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, zatem przystępujemy do głosowania. Trzynastoma głosami za projekt uchwały został przyjęty. Punkt 16 to jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Rada Miejska w Sokole Podlaskim uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w Sokole Podlaskim przy ulicy Pogodnej,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 3088/4 o powierzchni 1466 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta numer SI1P/50723/2, paragraf drugi odpowiedzialny za wykonanie uchwały burmistrz miasta, paragraf trzeci uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o stanowisko Komisji Gospodarki i Spraw Społecznych. Komisja Gospodarki i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Komisja Rozwoju. Komisja Rozwoju również pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. A Komisja Inwestycji? Komisja Inwestycji i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. Dziękuję bardzo. Czy głosy w dyskusji będą? Nie widzę, zatem przystępujemy do głosowania. Za projektem uchwały głosowało 13 radnych. Nikt się nie wstrzymał, nikt się nie był przeciw. I mamy punkt 17. To jest projekt uchwały w sprawie sprzedaży w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Rada Miejska w Skłowie Podlaskim uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w Skłowie Podlaskim przy ulicy Pogodnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerze 3085 oraz 3086 o powierzchni 6002 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta numer SI1P/30307/60/2. Paragraf drugi. Odpowiedzialny za wykonanie uchwały burmistrz miasta. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o stanowisko Komisja Gospodarki i Spraw Społecznych. Komisja Gospodarki i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Komisja Rozwoju. Komisja Rozwoju również pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. Komisja Inwestycji. Komisja Inwestycji i Finansów również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś by chciał zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Na podstawie artykułu 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik urzędowy z 2023 roku, pozycja 40, artykułu 229 ustęp punkt 3 i artykułu 237 paragraf 1 i 3 i artykułu 238 paragraf 1 ustawy z dnia 14 marca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego, dziennik urzędowy z 2023 roku, pozycja 2000 ze zmianami, po uzyskaniu stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rada Miejska w Sokowie Podlaskim uchwala, co następuje. Paragraf 2. Punkt pierwszy. Uznać skargę z dnia 14 grudnia 2022 roku za bezzasadną. Punkt drugi. Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik do uchwały. Paragraf drugi. Poinformować wnoszącego skargę o sposobie rozpatrzenia skargi. Stosownie do artykułu 239 KPA. W przypadku, gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadną, jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności. Organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko,
i odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy bez powiadamiania skarżącego. Paragraf trzeci. Odpowiedzialny za wykonanie uchwały przewodniczący Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. No i tu jest całe uzasadnienie. Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Komisja Rozwoju. Komisja Rozwoju również pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. A Komisja Inwestycji? Omawiany projekt uchwały Komisji Inwestycji i Finansów zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś by z Państwa chciał zabrać głos w sprawie tej uchwały? Było na komisjach. Wszystko, dziękuję bardzo. Zatem przystępujemy do głosowania. Znowu tutaj jestem nie tam, gdzie trzeba. Dobrze. Tak. Zgadza się. Proszę Państwa, jednogłośnie projekt uchwały został przez Państwa radnych przyjęty. Dziękuję uprzejmie. I będziemy realizować punkt 19. To jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie pomocy społecznej dla miasta Sokołowa Podlaskiego, Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023. Znaczy to tutaj gdzieś pod spodem pewnie jest kopia tego. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 17 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się program osłonowy dla miasta Sokołów Podlaski, Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały opiera się burmistrzowi miasta. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Proszę Państwa, z tego co mi wiadomo, to tylko Komisja Inwestycji, Komisja Rozwoju to rozpatrywała, czy jeszcze komisja któraś? Też. Pozostałe pani, dwie też? Pani dyrektor była. Na wszystkich komisjach? Dobrze, zatem proszę Komisję Gospodarki i Spraw Społecznych o stanowisko. Komisja Gospodarki i Spraw Społecznych jednogłośnie i pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Dziękuję. Komisja Rozwoju. Komisja Rozwoju również pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. Dziękuję bardzo. Komisja Inwestycji. Omawiany projekt uchwały komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję bardzo. Pan radny Wycek w dyskusji chciałby zabrać głos, proszę. Jeszcze raz chciałem tutaj wyrazić wyrazy wdzięczności pani dyrektor za te programy, które są dzisiaj obradowane przez nas, no bo tych seniorów przybywa i coraz więcej i trzeba o nich dbać, bo rodzina wielodzietna już mamy w miarę zadbane, ale seniorzy zostali trochę w tyle, teraz jest okazja im pomóc i to robimy. I dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Seniorzy w tyle, dlaczego? Pan radny Lipiński. Chciałem zapytać o taką sprawę, bo ten program, rozmawiałem z panią Moniką, powiedziała, że jest w Sokołowie 76 tych opasek, a jaka była potrzeba, ile osób jest chętnych, którzy taką wolę wyrażają, żeby taką paskę posiadać i żeby korzystać z tego programu. Pani Moniko. Czy zapytać pani pana dyrektor, burmistrza, czy... pytanie było pana radnego, jakie jest zapotrzebowanie na te opaski, czy 76 wystarczy?
Bo jest, mówiła pani, że 76 w Sokołowie, tak? Drodzy państwo, tak. Przystępując w ubiegłym roku do programu, z pozyskanych środków mogliśmy sobie pozwolić na zakup 76 opasek. I w ramach tej liczby poruszamy się. W roku bieżącym występowaliśmy o środki, już wiemy, że te środki nie będą przyznane w takiej wysokości, jakbyśmy chcieli. Dlatego w tym momencie chcemy utrzymać usługę teleopieki dla tych zakupionych 76 opasek. Oczywiście, jeżeli pojawi się taka możliwość, żeby wystąpić o zwiększenie środków i zakup dodatkowych opasek, niewątpliwie to zrobimy, ponieważ zainteresowanie opaskami jest. Pojawiają się osoby, które wpisujemy na listę rezerwową. To znaczy, jeżeli ktoś z programu odejdzie z różnych powodów, w to miejsce przychodzą następne osoby, więc jest zainteresowanie, jest zapotrzebowanie. Jeżeli będzie taka możliwość, będziemy występować. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przechodzimy do głosowania. Proszę bardzo. No, z przyjemnością mogę ogłosić, że jednogłośnie państwo przyjęli przedstawiony projekt uchwały. Punkt 20. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej. Prosiłbym panią wiceprzewodniczącą komisji o odczytanie planu pracy na 2023 rok. Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim na 2023 rok. Kwartał pierwszy, styczeń, luty, marzec. Przedmiot pracy i kontroli. Punkt pierwszy. Opracowanie projektu planu pracy i kontroli na 2023 rok. Punkt drugi. Kontrola wybranej przez Komisję Miejskiej Jednostki Organizacyjnej. To jest Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami dwujęzycznymi imieniem Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim. Kwartał drugi, kwiecień, maj, czerwiec. Punkt pierwszy. Analiza sprawozdania burmistrza miasta z realizacji budżetu na 2022 rok. Punkt drugi. Wypracowanie wniosku komisji w sprawie absolutorium za 2022 rok. Punkt trzeci. Kontrola wybranej przez Komisję Miejskiej Jednostki Organizacyjnej. To jest Sokołowski Ośrodek Kultury. Kwartał trzeci. Lipiec. Przerwa wakacyjna. Sierpień, wrzesień. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej za pierwsze półrocze 2023 roku. Kwartał czwarty. Październik, listopad, grudzień. Punkt pierwszy. Analiza planowanego budżetu na 2024 rok. Punkt drugi, podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej oraz zadania zlecone przez Radę Miejską. Podpisał przewodniczący komisji Jacek Jackowski. Dziękuję bardzo. Czy do planu pracy Komisji Rewizyjnej ktoś z państwa radnych chciałby jakieś uwagi wnieść? Zatem będziemy głosować. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem planu pracy Komisji Rewizyjnej? Przeciw lub się wstrzymał. Proszę o wciśnięcie właściwego guziczka. U mnie jakoś nie chce się wcisnąć, ale udało się. Dobrze.
Przepraszam, 12 głosów za. Plan pracy komisji został zatwierdzony przez Radę. Jesteśmy przy punkcie 21 teraz. To jest przyjęcie protokołu 33 sesji Rady Miejskiej w Sokowie Podlaskim. I jeśli są jakieś wnioski do protokołu, to proszę. Jeśli nie, to zalecam głosowanie. Dwunastoma głosami za został protokół przyjęty. Punkt 22. Przyjęcie protokołu 34 sesji. Proszę o głosowanie. Przyjęto 12 głosami za. Teraz będziemy głosowali na przyjęciem protokołu 35 sesji. Dziękuję bardzo. 12 głosów za. I proszę Państwa, protokół z sesji 36 teraz. Zagłosujmy. Rada przyjęła protokół 12 głosami za. Jesteśmy przy punkcie 25, który się nazywa oświadczenia i wolne wnioski radnych. Jak ktoś z Państwa miałby oświadczenie lub wniosek, ochotę złożyć, to bardzo proszę. Pan Lipiński się zgłasza. Proszę. Panie Burmistrzu, kilka pytań. W sprawozdaniu za wykonań międzysesyjnych był taki punkt monitorowanie kanalizacji przeciwdeszczowej. Jeśli chodzi o studzienki przeciwdeszczowe, już taki podam przykład konkretny, ulica Sadowa, blisko skrzyżowania z ulicą Wolności, jest studzienka, która jest całkowicie zabita jakimiś nieczystościami, piachem, liśćmi. Ona w ogóle nie jest w stanie odbierać jakiejkolwiek wody, ponieważ jej poziom równy jest z poziomem asfaltu. Kto odpowiada za czyszczenie tych studzienek kanalizacyjnych? Pan naczelnik Tokarski. Akurat ta studzienka, o której radny wspomina, jest wyjątkowa. Ale ona jest cała zapełniona piachem. No, proszę pozwolić mi skończyć. Ona nigdzie nie jest podłączona. Tutaj w okolicach ulicy Wolności, Sadowej, Chopina nie mamy kanalizacji deszczowej. Jest to... Nie mam pojęcia, do czego ona służyła i kto ją kiedyś tam wybudował. Natomiast na pewno nie jest włączona do systemu kanalizacji, ponieważ z prostego powodu, że tamtej kanalizacji nie ma. W związku z tym nie jest konserwowana, bo nie ma prawa odbierać wód opadowych. Być może kiedyś to jedyne jakieś sensowne wytłumaczenie tego, że albo była włączona do kanalizacji sanitarnej, co zdarzało się, a PUIK to zwalczał bardzo intensywnie i być może to jest ten przypadek, że została odłączona. Druga możliwość to jest, że to była studnia chłodna i... Ja wiem, ale jeżeli pani naczelniko, ona by była oczyszczona, to byłaby tą studnią chłodną i chociaż część wody tam by wpadała. A ona jest cała zapełniona piachem. No z rozeznania, jakie tam prowadziliśmy, ona nie ma w ogóle odprowadzenia, także... Ale pan powiedział, ta nazwa studnia chłodna, czyli bez odprowadzenia część by tej wody wchłaniała. A tak to nie ma żadnej takiej możliwości. Znaczy... Nie wiecie, chłodna. No wie. Tego nie wiemy, jak ona pełniła funkcję. Próbowaliśmy się tego dowiedzieć u zarządcy krajowego, też nie wie. Natomiast żeby to była studnia chłodna, to do tego musi być
jeszcze infrastruktura podziemna, czyli taka studnia jest włączona do studni perforowanych i systemu rozsączkowania tej wody, takie systemy działały. No nie wiem, czy to tak zrobiło. Nikt historycznie tego nie potwierdził i nie wiemy, jak ona jest zrobiona. Na pewno nie jest włączona do kanalizacji deszczowej i nie ma prawa odbierać wód opadowych, w związku z tym no nie jest konserwowana, no bo nie jest, jest jak gdyby poza systemem, ona jest jakaś taka oderwana. Jeszcze kolejne pytanie do pana burmistrza. Jest taki proceder w Sokołowie, no to nie jest działalność zabroniona, handel samochodami, ale permanentnie pod urzędem miasta stoją na parkingu samochody z kartkami do sprzedaży. To każdy to widzi. One nie stoją też tylko w ciągu dnia, ale też i po południu, w godzinach nocnych. Także ktoś korzysta z tego parkingu jako miejsca handlu. Czy to jest zgodne z prawem i czy nie mam żadnych możliwości przeciwdziałania temu, że po prostu ktoś taki, kto zajmuje parking, zajmuje miejsce dla potencjalnych petentów, którzy przyjeżdżają do urzędu i nie mają gdzie zaparkować. Niestety, pani radny, jest to zgodne z prawem. Próbowaliśmy przeciwdziałać temu procederowi. Dzwonimy do właścicieli pojazdów z prośbą o przestawienie, o zabranie tego pojazdu, ale to jest z mizernym skutkiem. Jak ktoś się uprze, to po prostu nie ma możliwości zmuszenia go do tego prawnie. Sprawdzamy ubezpieczenie, czy jest ubezpieczenie OC. Jak jest, no to nie ma po prostu powodu do tego, żeby się przyczepić do tego właściciela. No i cóż, parking jest publiczny, można parkować i tak się właściciele tych pojazdów tłumaczą. Jeszcze chciałem pani burmistrzu zapytać, no to dziękuję za to wyjaśnienie, o ulicę Dołową, tam kilka razy, teraz w ostatnim czasie korzystałem z tej ulicy. W pierwszym odcinku tu od ulicy Ząbkowskiej jest ona wyrównana, bo wczoraj nią jechałem. Dalej są doły, ale nie to chciałem zapytać. No mamy ten program oszczędnościowy, wyłączone są lampy, 800 lamp na terenie miasta. A z kolei ulica, na przykład na ulicy Gałczyńskiego, tutaj gdzie ja mieszkam, gdzie mieszka 1200 mieszkańców, są te oszczędności, kilka lamp jest wyłączonych. A z kolei na ulicy Dołowej nowo zamontowane lampy świecą w całej okazałości, na całej długości, oświetlają te doły. Dlaczego tam nie ma tych oszczędności i jakoś tak jest ten program nieskoordynowany? Pan naczelnik Góral. Jeżeli chodzi o lampy na ulicy Dołowej, to sam pan podkreślił, że to są nowo zamontowane. Tak. To są takie odcinki również na ulicy Węgrowskiej. Ulicę Węgrowską też nie została jeszcze wygaszona ze względu na to, że no, chcemy, żeby po zamontowaniu no, jakiś czas te lampy podziałały, bo zdarza się, że w tym pierwszym okresie użytkowania pojawiają się i ujawniają się jakieś tam wady tych lamp. Na przykład na ulicy Węgrowskiej tam chyba jedna czy dwie lampy zostały wymienione. One będą wyłączone oczywiście, tylko chcemy, żeby jeszcze ze dwa miesiące poświeciły tylko tak na próbę. To są poza tym lampy energooszczędne, LED-owe, więc w porównaniu z tymi, które są na Gałczyńskiego, zużywają mniej energii, ale to jest jakby planowe. No, wyłączymy je na pewno, tylko niech jeszcze troszeczkę podziałają, zobaczymy, czy wszystko tam jest w porządku. To dziękuję bardzo za wyjaśnienie. Jeszcze mam jedno pytanie. I to już ostatnie. Jakiś czas temu w październiku, bądź w listopadzie, ale chyba w październiku wpłynęło do burmistrza pismo od dyrekcji szpitala SPZOZ-u w sprawie pomocy dla wyposażenia pracowni rezonansu magnetycznego. Jest to dosyć kosztowna sprawa, bo tam było szczegółowo wyliczone, na co te pieniądze są potrzebne. Wiem, że gminy ościenne pieniądze przeznaczyły na tą pomoc dla szpitala, a z informacji od dyrekcji SPZOZ-u na koniec stycznia dyrekcja nie otrzymała nawet pisma jakiegoś odpowiadającego na to zapytanie, czy miasto nie chce pomóc szpitalowi, czy nie ma na to środków. Wiem, że głosowaliśmy na temat takiej uchwały, jeśli chodzi o pomoc dla policji, bo przeznaczono tam 30 tysięcy na przebudowę ogrodzenia, a dla szpitala nie to, że nawet nie daliśmy pieniędzy żadnych na to wyposażenie tej pracowni rezonansu magnetycznego, ale nawet dyrekcja szpitala nie otrzymała żadnego pisma, żadnej odpowiedzi. Proszę. Myślę, że pan radny nie zna kulis tego całego przedsięwzięcia i miasto
bardzo mocno pomogło, bo przekazało na ten cel około 100 tysięcy złotych, umarzając podatek SPZOZ-owi Sokołowskiemu. Jeśli dyrekcja jeszcze by coś chciała, to ja życzę dużo zdrowia. No, po to szpital jest, żebyśmy zdrowi byli. Ale to nie jest tak, że miasto nie pomaga, to właśnie miasto pomaga w głównej mierze szpitalowi. Dziękuję bardzo. Około 100 tysięcy złotych umorzyliśmy podatku. Jest to, myślę, że bardzo znaczący wkład do urządzenia sali czy pomieszczenia przeznaczonego na rezonans magnetyczny. No, dziękuję bardzo za wyjaśnienie. Dziękuję. Proszę Państwa, chciałem tylko przypomnieć o jednej rzeczy. Ja będę ją, tę rzecz egzekwował. W porządku obrad mamy napisane oświadczenia i wolne wnioski radnych. Natomiast szczegółowe pytanie odnośnie latarni, odnośnie jakiegoś przepustu. Pracujemy na komisjach. Naszym głównym zadaniem jest praca w komisjach. Jest na komisji burmistrz, jest na komisji wiceburmistrz, jest skarbnik. Są dostępni w każdym momencie naczelnicy wydziałów. Korzystajmy z tej wiedzy. Natomiast oświadczenia i wolne wnioski, starajmy się wnioski składać, formułować i oświadczenia. Nie jest to naprawdę miejsce na takie szczegółowe zadawanie pytań. Pan radny Wycek, proszę bardzo. Ja tutaj, panie przewodniczący i panie burmistrzu, mam takie oświadczenie, skoro jest forma oświadczeń, tak. Teraz to oświadczam, że wspólnie z prezesem, z dyrektorem OSIR-u, panem Hadejem, ponieważ basen będzie częściowo na pewno jakiś czas zamknięty z powodu remontu, chcemy zagospodarować ten wolny czas. To była moja inicjatywa, żebyśmy wykorzystali te korty tenisowe na ulicy Kosowskiej. Zorganizujemy turniej pod patronatem Igi Świątek i zapraszam państwa radnych, jak i urzędników, jak i młodzież początkująco do tej gry. Tam i po prostu zakładajmy stroje sportowe, kobiety też w jakieś miniówki i gramy po prostu wszyscy. No i tego. A druga sprawa jeszcze to w miesiącach oczywiście wiosennoletnich, nie teraz jeszcze, ale będziemy to organizować, poszukamy sponsora na jakieś dyplomy, puchar jakiś i żebyśmy ten sport rozpropagowali, żeby to nie stały te korty wolne, ale żeby były wykorzystane i myślę, że tak będzie. A jeszcze oprócz tego chciałem wyrazy wdzięczności Akcji Katolickiej wyrazić, że ten krzyż prawdopodobnie będzie, co inicjatywa była społeczna, tam gdzieś przy bibliotece, na Kolejowej, w tym parku. I też dobrze, chętnie się włączę do tego komitetu. Niech to na chwałę Bożą coś powstanie w tym mieście. Dziękuję. Pan radny Doliński. Panie burmistrzu, chciałbym tak zasygnalizować, być może się mylę. Miasto nie posiada jakichś znacznych obszarów zieleni typu park. Posiadamy tylko skwery. Czy w perspektywie pan coś ku temu się pochyli, czy raczej pozostaniemy przy tych miejscach zieleni, jakie mamy? Ja przepraszam, czy ja dobrze zrozumiałem? Pan mówi, że miasto Sokołów nie jest zielonym miastem? Nie posiada parków zieleni, dużych powierzchni. Ale to co, mamy mieć las w środku miasta, nie, żeby to była duża powierzchnia? Park rekreacyjny. A nie mamy? Nie mamy, mamy skwery. A przy ulicy Lipowej? To nie jest nasz. Ale to chwilowo nie jest nasz. Ale nie jest. Ale my z niego korzystamy, nikt inny. My go urządziliśmy i my o niego dbamy. Ja mówię o naszym, o miasta. Ale to ja traktuję ten park jako nasz, bo my żeśmy tam zainwestowali pieniądze i my z Haszczy zrobiliśmy to, co w tej chwili jest. I to my o ten park dbamy po to, żeby on wyglądał w sposób cywilizowany i żeby mieszkańcy mogli z niego korzystać. A że spadkobiercy i właściciele się nie potrafią między sobą dogadać, to my z tego korzystamy bezumownie. Natomiast korzystać, korzystamy. My możemy doprowadzić do tego, że to zarośnie, zniszczeje i nasza praca pójdzie na darmo. Nasza praca i nasze pieniądze. Natomiast my nie chcemy do tego dopuścić i na razie dbamy o ten park. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Sprawa jest jeszcze nie do końca zamknięta. My złożyliśmy właścicielom czy spadkobiercom propozycję, że my będziemy od nich ten park dzierżawić. Bardzo możliwe, że nam się to uda. A dzierżawione to jest, panie radny, prawie tak samo jak nasze. Panie burmistrzu, nie chodzi mi o alejkę przechodnią przez park, chodzi mi o zagospodarowanie dalszej części, ale skoro to nie jest nasze, to pan
tego nie będzie dalej gospodarował, czyli poszerzenie alejek i ścieżek do chociażby jakiejś tam sportowej rekreacji. O taki park mi chodzi, panie burmistrzu. Nie park linowy, nie. Chodzi mi o park spacerowy, panie radny. O to mi chodziło. Rozumiem. Ale przejdę do drugiego pytania. Oświadczenia. Oświadczenie. Dobrze. W lutym Ministerstwo Sportu podpisało uchwałę, co bym się nie pomylił, pod nazwą Program Olimpia. Wchodzi w życie z dniem 1 marca. Czy w ubiegłym roku powstał program pilotażowy? Teraz mamy już normalny program. Czy miasto coś ku temu się pochyliło, zna, czy coś zamierza wdrożyć? Nie znam tego programu. To bardzo bym prosił, żeby może kierownik wydziału się to tym pewnie przychylił, naczelnik, bo jest to dość ciekawy program skierowany na jubileusz stulecia przystąpienia do Olimpiady Polski. Dobrze. To w oświadczeniach. Przepraszam, mogę słówko. Znam ten program. Program ruszy 1 marca. Szczegóły będą znane po 1 marca. Do końca marca jest nabór w tym programie. Zastanawiamy się, także jest mi znany ten program i, no i będziemy z burmistrzem zastanawiać się nad inwestycją. A jednak, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Będziemy przy punkcie 20. Przepraszam bardzo, ja... A bardzo proszę. Czytałem tutaj pismo, które wysyłamy do Dubna i nie do końca zrozumiałem, o co pan radny pytał. O tym rozmawiamy i zastanawiamy się nad zadaszeniem, czyli halą o lekkiej konstrukcji z tegoż programu. Także to bierzemy pod uwagę. Przepraszam bardzo. A jeśli może, byłem wyłączony. W którym miejscu miasta? Są dwie lokalizacje brane pod uwagę. Albo to będzie przy szkole podstawowej numer 6, albo to będzie na ogródku jordanowskim przy Młodzieżowym Centrum Sportowo-Rekreacyjnym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, 26 punkt to sprawy różne. Ja tutaj miałbym jedną rzecz w sprawach różnych. A pan radny Doliński najpierw, proszę bardzo. Proszę bardzo, udzielam głosu. Ja chciałbym nawiązać do tego, co mówiłem na temat nieczynnego basenu. Nie istotą mojego pytania, panie burmistrzu, nie było to, bo media różnie piszą i wszędzie, ale istotą było to, kto wydał decyzję o tym, że basen jest nieczynny. Ale już i uzyskałem taką odpowiedź, a media różnie piszą i internauci tym bardziej. Także też chciałem coś dodać w tej sprawie. Sprostować, tak? Tak. My się generalnie to staramy się opierać na faktach, a nie na mediach społecznościowych i to tym bardziej takimi portal pod tytułem i co z tym Sokołowem, nie jest to w żaden sposób wiarygodne. Jest to plucie przede wszystkim na samorząd miasta Sokołowa Podlaskiego. Nie wiem, kto to prowadzi, nie interesuje mnie to, ale prawdziwe informacje, że radni najpierw dali, a później zabrali. Nigdy tam nie było podawanych prawdziwych informacji. Jest to takie bleble, bo ktoś jest sfrustrowany, może wziąłby się do roboty, bo nie ma co robić. Wie pan, panie burmistrzu, bo ja jestem osobą, która po pierwsze nie szkodzić. Dziękuję. No i o to chodzi i to jest bardzo cenna inicjatywa i to jest nasz radnych obowiązek nie szkodzić. I takie informacje, które się gdzieś ukazują, to starajmy się, jak jesteśmy zainteresowani tym, sprostować. Przecież łatwo przyjść tutaj do odpowiedniego pokoju i zapytać o to jeszcze i ewentualnie sprostować, jak ktoś bierze tam czynny udział
w dyskusji na różnego rodzaju portalach. Proszę Państwa, w sprawach, no widzę, że ad vocem, tak? Proszę bardzo. Tak, no skoro Pan mi udzielił głosu, to jeszcze pociągnę, jeśli można. No proszę bardzo, krótko o sprawach różnych. Na komisji prosiłem Panią Skarbnik o przygotowanie odpowiedzi na temat, jak zostały pieniążki podzielone z Małpowego, na które sekcje poszły te pieniążki, w jakiej kwocie. To jest moje pierwsze, kolejne pytanie, jeśli można. Zgodnie z porozumieniami zawartymi z Ośrodkiem Rozwiązania Problemów Alkoholowych, a OSIR-em, zostały przeznaczone na dwie sekcje, na koszykówkę i na piłkę nożną. I tak zostały rozliczone. A w jakich kwotach lub procentowo chociaż? Ogółem była to kwota 97 tysięcy, w tym 62 tysiące piłka nożna, 35 tysięcy koszykówka. Dziękuję. Proszę Państwa. Jeszcze mam pytanie do Pana Burmistrza. Panie Burmistrzu, czy PUIK złożył już 5-letni plan inwestycji, czy jeszcze nie? Jest w trakcie przygotowywania, jeszcze nie złożył. Na tą chwilę dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jesteśmy przy sprawach różnych i tutaj chciałem Państwa poinformować, że tutaj w grudniu otrzymaliśmy pismo od Pani Anny Kuc dotyczące, jak Państwo pamiętacie, spraw dotyczących jej zatrudnienia w dawnej szkole podstawowej numer 3. I ja tutaj chciałem Państwu zaproponować odpowiedź, którą przygotowałem wstępnie i ona by miała wyglądać następująco. Stanowisko Rady Miejskiej w Sokole Podlaskim z dnia 21 lutego 2023 w trybie artykułu 45 ust. 2 litera B Statutu Miasta Sokoła Podlaskiego oraz artykułu i tak dalej. Tutaj podstawa prawna jest cała podana. Rada Miejska w Sokole Podlaskim zajmuje następujące stanowisko. W związku ze złożoną skargą Pani Anny Kuc wpływ do Przewodniczącego Rady Miejskiej 2 grudnia 2022 dotyczącą kontroli zarządu miasta z burmistrzem Bogusławem Karakulą uznać skargę za bezzasadną. Dokonać w trybie artykułu 239 paragraf 1 KP adnotacji w aktach postępowania, że skarga jest bezzasadna. Zarzuty będące przedmiotem skargi były już rozpatrywane przez Radę Miejską uchwałami. Pierwsze, numer 29/182/2005 Rady Miejskiej w Sokole Podlaskim z dnia 8 lutego 2005 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny Kuc. Dwa, uchwała numer 31/204/2005 Rady Miejskiej w Sokole Podlaskim z dnia 21 marca 2005 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny Kuc. W złożonej skardze nie wskazano nowych faktycznych lub prawnych okoliczności w sprawie. Rada Miejska w Sokole Podlaskim podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie określonej wyżej wymienionymi uchwałami Rady Miejskiej. Pomimo braku obowiązku zawiadamiania Pani Anny Kuc o sposobie rozpatrzenia skargi, mając na uwadze zasadę pogłębienia zaufania obywateli do władzy publicznej, zgodnie z artykułem 8 paragraf 1 KPA zawiadomić Panią Annę Kuc o sposobie rozpatrzenia skargi. Jeśli nie macie Państwo tutaj innych wniosków do tego, bo sprawa się ciągnie od wielu lat, Pani zgłasza tutaj tego typu wnioski, które są jakby no... No nic nowego, nie wnoszące do sprawy, już dosyć odległej, bo ona się ciągnie od 2005 roku. Pan radny Rybak chce zabrać głos, proszę. Tak, dziękuję. Ja korzystając z okazji, chciałem pana burmistrza zapytać, jak wygląda sprawa naszej pomocy dla naszego miasta partnerskiego Dubno. Słyszałem, że chyba pan burmistrz dzisiaj rozmawiał z kimś z Dubna, może prosiłbym o krótką informację. Rozmawiałem z merem, właśnie przed chwilą podpisywałem zaproszenie, bo tak jak wcześniej z nim uzgadniałem, to mówił, że zaproszenie nie jest mu potrzebne. My mamy trochę darów naszykowanych dla nich, jest to
8 agregatów prądotwórczych, są grzejniki elektryczne, są materace, są troszkę jest żywności niedużo, bo jest sporo środków medycznych, czyli środków opatrunkowych i no jest tego trochę, jest to na dużego busa towaru i oni, mer ma sam przyjechać po to, nie wiem, z jednym czy z dwoma przedstawicielami, chcemy, żeby to było jak najszybciej, bo to się przestanie być aktualne dla nich, bo agregaty to będą potrzebne czy w lecie, czy w zimie, natomiast grzejniki elektryczne, których mamy tam z 10, to są potrzebne raczej teraz. Co z agregatami? No 8 sztuk. Będzie. Ale one są wysłane? No nie. Nie, no nie, mają, nie, mają, agregaty są kupione, stoją w cukrowni. Są to agregaty, te, które mamy ze składkowych pieniędzy, czyli z państwa pieniędzy i z pieniędzy urzędowych. Są to agregaty o mocy 8 kW. Bardzo się mer ucieszył, bo takie im są potrzebne. Część agregatów jest mniejszych, ale to już, że tak powiem, z innych źródeł były kupowane. Ale to są też agregaty 3-5 kW takiej mocy. Dziękuję bardzo. I to są i od sponsorów, i od darczyńców, od, no jest zbiórka. Nie wszyscy się odezwali. Nie będę mówił, kto powinien się odezwać, a się nie odezwał. Aż przykro. Pan radny Doliński, jeszcze proszę. Na komisji zwracałem się do pana przewodniczącego mojej komisji z takim pytaniem, które miał przekazać panu radcy. Nie wiem, czy to poszło, czy nie poszło. Nie poszło, czyli to nie, to może nie będę. Znaczy chodzi mi o sprawę wyborów, a konkretnie o to, że kadencja samorządowa mija na jesieni, a została z mocy ustawy przedłużona o pół roku. I my jako samorządowcy jesteśmy wybrani w wolnych wyborach. A potem ten okres półroczny to będzie z mocy ustawy. Czy my to będziemy na takich samych prawach jak z mocy wolnych wyborów? Jak to się przedstawia prawnie, panie radco? No przyznam się, że nie badałem tego tematu, ale oczywiście została przedłużona kadencja. Więc wszystkie prawa, obowiązki radnych są takie same jak były. Żadnych zmian, no ja tylko jest kadencja zmiana, została. Ale to jest zmiana w okresie wyborczym. Ustawodawca zmienił termin upływu kadencji z października czy z listopada na kwiecień 2023 i państwa obowiązki prawa są takie same. Czyli teraz będziemy z mocy ustawy. Tak jest, bo nie kadencja została przedłużona. Nie z mocy wyboru. Jesteśmy z mocy wyborców, proszę państwa. Nikt nam tego nie może odebrać, żeby tego państwo nie odbierze, panie przewodniczący, bo to nas wyborców. Nas minister ani prezydent nie wybrał, panie radny, tylko nas wybrali mieszkańcy. Ale na okres, który kadencja jest określona ściśle. Na jaki okres? Nie wybierali nas na okres, ale oni nas wybierali. Proszę państwa, no kadencja została przedłużona, ustawa nie jest zakwestionowana przez nikogo, nie poszło do Trybunału, to znaczy jest obowiązującym prawem i to wszystko. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, jesteśmy przy punkcie 27, to jest zamknięcie sesji. Zamykam 37. sesję Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim.